portal ci się otworzy do innej przestrzeni, nie będziesz miał zielonego pojęcia, jak to zostało zrobione. Przedbyś. Zależy, gdzie by prowadziło, do przestrzeni kosmicznej. Ale nie wiesz, gdzie prowadzi wszystko. W pułapka po prostu, no, wchodzisz tam i nagle wiesz, w przestrzeni komicznej, że zastygnie, No, portal byłby niebezpieczny. No, bo cię przynosi grałeś w Diablo 2? Oczywiście. Do Tristram. O, Ale jest tak śmieszne. I, zamy, i zamyka się za tobą. Chodzisz do portalu, jesteś w Tristram. Zanim zacząłem leczyć się na depresję, tam, kiedy to było 22 lata miałem, to ja myślałem, że to jak ja się czuję, tak się czują normalne osoby. No nie, przez pierwsze 22 lata życia nie czułem się dobrze. Za bardzo. Bo był baseline, który jako akceptowałem, który jako, jak, akceptowałem jako norma. Przyjąłeś, Ci, że i że ty się tak czujesz, i że prawdopodobnie wszyscy inni też się tak czują. Tak, teraz będąc, wiesz, osobą, mam wrażenie zdrową, to czuję się dużo lepiej niż przez pierwsze 22 lata mojego życia. Sytuacja była taka, że e, ktoś mi powiedział na zapleczu, że gdyby był problem z uspokojeniem sali, żebym powołał się na szefową, żebym zawołał ją czy coś, jakaś pani Agata czy coś. No i po, tam po 5 minutach występu Wołamy, czy jest może pani Agata i z, z publiczności wstaje pijana typiara, która breakdance'a zaczyna tańczyć. <noise> <noise> Szefowa firmy. Naprawdę? <noise> <noise> tak. I mówię, dziękuję bardzo za tyle ode mnie. Od niedawna pytam każdego gościa o książki, które miały na niego największy wpływ. Takie, które poruszają człowiekiem. Jeśli lubisz czytać i chętnie zgarniesz nowe, bardzo mocne polecajki, to nie prokrastynuj i wpisuj w przeglądarkę pgpodcast.pl ukośnik News. Albo znajdź klikalny link w opisie tego podcastu na YouTubie lub platformach streamingowych. Opis znajdziesz zaraz pod dużym i pogrubionym tytułem tego odcinka. Trzeba kliknąć, żeby go rozwinąć, przesunąć kawałek w dół i znaleźć wzmiankę o newsletterze. Widzisz link? Teraz wystarczy w niego kliknąć, wpisać swoje imię i maila na stronie pgpodcast.pl ukośnik news i nacisnąć przycisk wjeżdżam w to. Dodatkowo znajdziesz tam odpowiedzi na najciekawsze pytania od słuchaczy, między innymi: czy mam jakąś historię uzależnienia, jak radzić sobie na rynku pracy ze słabym CV, co bym zrobił inaczej zakładając podcast z moją aktualną wiedzą i wiele, wiele innych. Jeszcze raz pgpodcast.pl ukośnik news jeśli masz jakieś pytania, na które chciałbyś, żebym odpowiedział publicznie, wyślij mi je na Instagramie lub napisz w komentarzu pod podcastem. W końcu budujemy ten newsletter razem. Cezary Jurkiewicz, cześć. Cześć. Um, e. I zacznijmy od tego, że powiesz, bo widzę, że weszliśmy sobie w słowo. Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, e, czym się zajmujesz, e, tak jak ci wspomniałem wcześniej. E, tak jak wspomniałem, nazywam się Czarek i jestem komikiem i to jest jedyne, czym jestem, tak naprawdę. W sensie. <noise> Niczym innym się nie zajmuję. Wychodzę i wychodzę na scenę i rozśmieszam ludzi tekstami, które wcześniej przygotowałem, monologami komediowymi. Aha. Zajmowałeś się czymkolwiek wcześniej? Bo tym, z tego, co już słyszałem w podcastach, to zajmujesz się tym około 15-17 lat. Więc zastanawiam się, czy. A mniej więcej wiem, ile masz lat, więc to domyślam się, że początkowo w sumie nie wiem. Spokojnie mogłeś ciągnąć jedno i drugie, czyli mieć pracę i robić komedię. Więc zastanawiałem się, co było przed komedią jeszcze. Studia. Studia. Były wyłącznie studia. Jeśli chodzi o pracę, to przez jakiś czas uczyłem języka angielskiego, ale to było pół roku tylko i w zasadzie Sorry, patrzę w kawę, nie patrzę. Więc tak, więc to jest jedyne, czym się zajmowałem od, od zawsze. Aha. Znaczy od zawsze? No, od 22 roku życia wcześniej nie miałem osobowości. Mm. <laughs> A jak to, zastanawiam się nad tym, czyli mówisz, że za bardzo nie wchodziłeś w jakieś prace, to jaki był pierwszy impuls, jakby gdzie skminiłeś, że może jednak bycie komikiem to jest dobry pomysł, bo to jest taki mega niestandardowy wybór, a tak właściwie po studiach Jola zostanę komikiem? Nie, jest to dosyć. Znaczy jest to z jednej strony nieoryginalna historia, z drugiej strony oryginalna. Nieoryginalny aspekt tej historii jest taki, że zaczęło się wszystko od YouTube'a, ponieważ YouTube umożliwił mi dostęp do amerykańskiej popkultury i do amerykańskich stand-upów. I dopiero to jest moment, kiedy zobaczyłem, że jest coś takiego, bo nie miałem pojęcia. I zafascynowało mnie to, że jest jedna osoba, która stoi na scenie i mówi, co chce tak naprawdę, i bawi ludzi cały czas. Kogo I... oglądałeś? Na początku Robina Williamsa i potem George'a Karlina. I to są jakby takie podstawy. Potem to ewoluowało w innych komików, obecnie mam innych. A miałeś coś takiego, że na początku bawiło cię co innego i lubiłeś inny rodzaj komedii, a później przeszedłeś trochę w inny, w inny rodzaj? Tak, no bo Robin Williams to jest taki rodzaj komedii po, 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 polegający na energii, improwizacji i aktorstwie. A potem zobaczyłem George'a Karlina, który właśnie miał taki bardziej napisany, przekminkowy materiał, bardzo głęboki i Zrobiło na mnie jeszcze większe wrażenie. Więc tak, to ewoluowało w jakiś sposób. No dobra, ale jak oglądasz takie materiały, to miałeś takie przemyślenia, że, okej, okay, dobra, wydaje mi się, że sprawdziłbym się w tym, bo to też jest e, stresująca sprawa. Jak jedno, jedno, jednocześnie oglądasz jakiegoś gościa w internecie w Stanach, a z drugiej strony później trzeba wyjść przez tych ludzi i zacząć próbować ich rozbawiać. To nie jest e, przyjemne pewnie na początku. Wiesz, co, wydaje mi się, że jak sięgam pamięcią, to. Znaczy, wydaje mi się, że jestem gościem, który ma poczucie humoru. I zanim robiłem stand-up, miałem momenty, że siedzę ze znajomymi i byłem w stanie ich rozśmieszyć i pamiętam, że to uczucie jak rozbawisz kogoś jest bardzo przyjemne, to jest czysta dopamina, więc w momencie, kiedy zobaczyłem, że jest koleś, który bawi ludzi cały czas przez godzinę, to jakby... No, gdzieś na podświadomym poziomie musiała się pojawić jakaś kalkulacja z gatunku, że to jest dużo, dopaminy, że to musi być przyjemne bo po prostu. Jest, jest rzeczywiście. No, jeśli po godzin, udanym godzinnym występie, jak schodzisz ze sceny, to nawet nie wiem, czy jakieś badania na ten temat nie były, że to jest identyczne jak wiem, uczucie, jak pokokejenia. Mhm. Czy jesteś wystrony pewnie długo? I domyślam się, że ze spaniem też nie jest później kolorowo czasami w mhm, takich występach. Jesteś na tym na tyle wystrony, że nie możesz później zasnąć? Tak, no zdarza się, że tam muszę, nie wiem, napić się melisy, zajarać czy cokolwiek, żeby jakoś wzbić to trochę, ale. Ale tak, no jakby to jest część, część tej pracy, że sami, jak jesteśmy w trasie, to się nie wysypiamy przez ekscytację. Przez ekscytację. No. Ja się zastanawiałem, jak to, jak, z czym się je generalnie bycie w trasie. Ujeżdżanie w trasie jako komik, ja sobie to wyobrażam, to jest po prostu tak, że robicie jakiś tur, umawiacie się w różnych klubach i zaczynacie sobie podróżować, robicie komedię w jednym klubie, komedię w drugim klubie, pewnie dwa występy w ciągu jednego weekendu, nie wiem, tak to wygląda? Ja staram się pracować w poniedziałek, wtorek środa, żeby mieć potem weekend wolny. Plus w weekend raczej wielu komików unika występów. Z jednej strony to jest spoko, bo więcej ludzi przychodzi, a z drugiej strony w weekend jest większa szansa, że ludzie przyjdą pijani. Tego nie chcemy. A właśnie słyszałem o tym, że to nie jest wcale tak, bo teoretycznie mogłoby być w ten sposób, że myślisz sobie, dobra, pijani ludzie łatwiej będzie ich rozbawić, ale oni podobno wolniej myślą i nie, nie, nie łapią żartów tak szybko. Wolniej myślą, i są rozochoceni e, bardziej w, w kwestii wykrzykiwania losowych rzeczy i przeszkadzania, tak naprawdę, więc to nie ma sensu. A poza tym, no. Komik musi mieć takie zaufanie do siebie, że potrafisz rozbawić ludzi, wiesz, trzeźwych, nie? No jeśli potrzebujesz pijanych ludzi, wiesz, tego, żeby, żeby ich rozbawić, no to coś jest nie tak chyba. Często zaraz ci gadać do pijanych ludzi? Czy unikasz tego na tyle skutecznie, że przez to, że robisz to w poniedziałek, się rada to ja ich nie spotykasz, że bardzo? No, czasami schodzą ludzie w poniedziałek pijani, <laughs> no, są też takie sytuacje. To jest problem też, bo też muszę wyczaić, na ile jest pijana ta osoba, na ile... Muszę zrobić szybką kalkulację na scenie, na ile to jest problem? Czy jest sens przerywać występ, żeby ją wyrzucać, czy wystarczy zwrócić jej uwagę? I czasami są sytuacje, gdzie jest to niejasne i podejmę złą decyzję? Ostatnio miałem w Gdeni sytuację, że podjąłem złą decyzję i pozwoliłem gościowi zostać, bo miałem do niego zaufanie, że ten. A okazało się później, że koleś był tak pijany, że nie rozumiał, co się do niego mówi. Z jaki był sens w ogóle, że on tam siedział w ogóle? To co to znaczy, że miałeś do niego zaufanie, na jakiej podstawie podjąłeś tę decyzję? Um, Miałem takie poczucie, że jak poproszę go, żeby przesiedział ten występ, bo widziałem, że on nie rozumie trochę i miałem takie, żeby nie przeszkadzał innym, nie, żeby będzie miał odrobinę empatii względem ludzi, którzy siedzą dookoła niego, żeby im nie przeszkadzać, bo mi to nie przeszkadza, że ktoś gada. Ja mogę w szmerze mówić, ale chodzi o to, że... Ja pamiętam, że jak ja byłem w Nowym Jorku w Comedy Cellar i ludzie gadali dookoła mnie, to mi to przeszkadzało bardzo. Musisz skupić nie możesz, nie? Tak. I to nie, on wtedy, gadająca osoba, wyłącza ci kilkanaście osób z występu. No i z tym mam problem trochę. A często ci się zdarza, wyrzucać kogoś z sali? Nie, nie często. ale zdarza się. Wtedy przerywam występ. Że jest przerwa techniczna i proszę kolej z obsługi o wyrzucenie. I oni normalnie przychodzą, mówią, proszę pana, nie zaczniemy występu, tak. dopóki pan nie wyjdzie? No i oni muszą zrobić walk of shame po prostu. To jest wstyd, że zostajesz wyproszony i wszyscy patrzą, jak idziesz. I to trwa tą minutę to trwa, pewnie. Nie? Trwa, pewnie dłużej w ich głowie, zdecydowanie. Chyba, że są pijani, no to wtedy wiesz. trwa błysk, bo nie pamiętają. Zdarza się, że nie chcą wyjść? E, Słyszałem. Tak, mieliśmy raz taką sytuację. E... Mieliśmy wydarzenia z Sebastianem Reintem, prowadziliśmy, które nazywało się Work in Progress. I właśnie była dziewczyna, która bardzo przeszkadzała. Dziewczyna? Tak. Po, po, powiedzieliśmy jej, że musi wyjść, i ona nie chciała. I tam było trochę komików, tam była Belard Giza też na publiczności. A Belard zdecydował się nam pomóc i podszedł i poprosił ją, żeby, wiesz, żeby poszła tam z nim porozmawiać. I Aha, nie, czyli po prostu... w ten sposób ją wypuścił. Tak, tak, bo inaczej no, nie było, nie chciała wyjść po prostu. Trzeba było ją z siłą wyciągać. Nie, no daj spokój też. To Też jest trudna rzecz, nie? że jak ktoś zdecyduje się nie wyjść i doszłoby do jakiejś sytuacji, jakiejś bójki przemocowej, to to jest coś, co bardzo rujnuje atmosferę komediową, bo się robi spina straszna i nie zawsze da się to... Rozbić później. Rozbić później. Ja gadałem z jednym komikiem, który powiedział mi, że ktoś mu groził z publiczności na głos i próbował to jakby zbić komediowo i nie dało się, że jakby zrobiło się takie nieprzyjemne ciśnienie, że... Więc tak, więc absolutnie trzeba unikać takiej energii ee, no i przemocowej. I tego się nie da uniknąć, co? No bo jeśli jeździsz na tyle występów, masz tam załóżmy, nie wiem, na każdy tysiąc osób zdarzy się kilku zjebów po prostu i nic nie zrobisz. Po prostu trzeba sobie z tym jakoś radzić. Tak, tak, no trzeba jakoś. A to nie jest tak, że czasami to jest fajnie, że masz taką osobę, bo może z nie pocisnąć czy raczej? Można, tylko ja, ja nie mam frajdy z tak zwanego crowdworku. Są komisje, którzy opierają swój występ na gadaniu z publicznością. Tylko mnie to w ogóle nie jara na przykład. I ja potrafię rozmawiać z ludźmi, potrafię pocisnąć kogoś w sensie, bo to jest skill, który trzeba mieć. Ale ja najszybciej chcę wrócić do swojego monologu, bo ja uważam, że to jest ta główna, najbardziej wartościowa część. Mhm. Artystycznie na pewno. Bo crowdwork, czyli tam gadanie z publicznością na żywo, jest bardzo spektakularne, ale jeśli zapiszesz sobie dialog, który przeprowadziłeś jako komik z publicznością. I ludzie piali z zachwytu nad tym. Jak zapiszesz go na kartce i przeczytasz to, to potem okazuje się, że to nie jest wcale takie śmieszne. Że to było śmieszne pod wpływem chwili. Mhm. To było śmieszne dlatego, że wydarzyło się tu i teraz. Jak impro. W sensie to jest magia. to jest, Cała magia polega na tym, że tu i teraz. To jest cała sztuka. Polega na byciu w teraźniejszości. To jest, na timingu. Na tak. To jest wspaniałe, nie? Oczywiście. Ale mnie najbardziej w tym, w, w sztuce, którą się zajmuję, jara pisanie Wymyślanie żartów, nad którymi długo myślałem, i podawanie ich jako monologu. Że one, ponieważ żarty, które ja piszę, są śmieszne na papierze. Jak przeczytasz je, to one dalej są śmieszne. To nie jest że one wymagają persony, charyzmy. Nie przeszkadza to oczywiście, ale takie, takie teksty, tego typu komedie cenię sobie najbardziej. Taką, że jak jest zapisana i ktoś przeczyta, że poda to open micer początkujący yy, i to będzie działać, to to ja się jaram tym, że napisałem to, że to jest dobry żart, że jest uniwersalnie dobry żart po prostu. A masz tak, że jak czytasz jakieś swoje stare żarty, to, to one ci już nie bawią? Czy jesteś już w tym, na tym etapie, że w tym momencie piszesz tam na tyle dobrze, że wracasz do żartów, które napisałeś 2-3 lata temu i one są dalej już lata? Zależy, no. są, są jakieś pierwsze żarty, które napisałem, które gdzieś tam mnie bawią trochę, ze względu na swoją głupkowatość. E Niektórych, żart, niektórych żartów się trochę wstydzę, bo też ewoluowałem jako osoba. No, bo zaczynałem, jak miałem 22 lata i. Dużo więcej żartów o seksie? Zdecydowanie. No, w sensie jest dużo mniej do powiedzenia, jak się ma 20, 22 <gry> lata. Nie? Jakby wiesz nie chcę, uważać 20 latków, ale. Więc tak, więc ja dużo więcej żartów o seksie, niektóre rzeczy były umiarkowanie seksistowskie, więc to jest tak, że są pewne rzeczy, których, których pewnych rzeczy nie powiedziałbym dzisiaj po prostu, bo... Też czasy się zmieniły, nie? Już nie można niektórych rzeczy mówić. To nie jest nawet kwestia, czy można, czy nie, no bo generalnie ja nie muszę się zmieniać, nie, ale po prostu ja pod wpływem pewnych, wielu rzeczy, których dowiedziałem się o świecie, sam się zmieniłem też, nie, na tej zasadzie. Mhm. A um, jak to jest z tymi hardkorowymi żartami? Bo ja mam wrażenie, że ty masz całkiem taki hardkorowy humor, i już słyszałem w jednym z podcastów z tobą, że to nie jest tak, że można mówić takie rzeczy do ludzi. Że trzeba znaleźć sposób, jak to mówić, tak. żeby, żeby ci ludzie na to zwielnie zareagowali, i że miałeś takie sytuacje, że czasami rzuciłeś jakiś taki żart, i ludzie się w z tego nie śmiali. Tak, oczywiście. No. W sensie to jest największy problem z hardkorowymi żartami jest taki, że one muszą być śmieszne bezwzględnie. Że jeśli powiesz hardkorowy żart i on nie zadziała to robi się bardzo nieprzyjemnie, bo nawet wspominałem o tym w jednym z swoich programów, że jeśli powiesz coś hardkorowego i się ludzie nie zaśmieją, to to brzmi jak twoja opinia i to jest dosyć duży problem. Więc ja bardzo długo testuję żarty, żebym miał pewność, że one są śmieszne dlatego, że są śmieszne, a nie dlatego, że są hardkorowe. Żeby, żeby po prostu... Czyli sam hardcore nie jest śmieszny? Trzeba to jeszcze bardzo dobrze opakować? Teoretycznie jest, no tylko występujesz przed różnymi ludźmi. I prawda jest taka, że są ludzie, których ta tematyka nie śmieszy, więc musisz tak sformułować ten żart, żeby rozbawić ludzi, którzy również nie chcą się z tego śmiać. To jest w ogóle też swoją drogą frajda, że jeśli wywołasz niechciany śmiech... To jest... Tak, że ci ludzie się czują nie komfortowali, i tak się chichrają? Tak jest. To, jest. to jest mój ulubiony rodzaj śmiechu, tak naprawdę. Jak... Więc z, tak, ale też... jest mnie śmiech. Tak. Tylko też, wiesz, z hardcorem jest bardzo różnie, nie? No bo e... to jest bardzo szeroka dziedzina, czym czym hardcore może być, nie, i czy hardcore jest stosowny, czy nie. Bo ja jestem, uważam się za komika, który porusza drażliwe tematy, ale staram się to też robić umiejętnie w jakiś sposób, nie? bo na przykład, nie wiem, jak masz um, tematykę gwałtu na przykład, która uchodzi za hardcoreową. to to nie ma, wiesz, ktoś powie, ktoś powie skrót myślowy, nie powinno się mówić rape jokes, żartów o gwałtach. Mówię, no okej, okay, ale to jest bardzo szeroki zakres, masz, y, zawsze musisz się zastanowić, co jest celem żartu czy celem jest oprawca, czy celem jest akt gwałtu, czy celem jest ofiara, nie? I sami ludzie z różnych stron światopoglądowych nie rozróżniają tego zupełnie. Na przykład... Żart to żart o gwałcie, koniec, kropka. Tak, na przykład. Ale z drugiej strony ja spotkałem się z ludźmi, którzy na przykład zażartowali z ofiary, co już jest słabe moim zdaniem, i ktoś miał takie, no co, no co, dystansu nie ma? Ja tak, no, no nie, nie ma, nie? Ty też, ktoś został kurwa zgwałcony, nie? Jakby, no co ty... Tak, tam, tam prosić o dystans, to już jest e, daleko się przekracza linię. ale są e, komicy, którzy potrafią żartować i nawet z takich hardkorowych rzeczy i to i tak jest śmieszne, nie? E, tak, nie no, oczywiście. Znaczy, myślę, że, myślę, że tak, no. Wsz kwestia, wszystko jest kwestią wyczucia, no, bo koniec końców y, to ma być śmieszne i też trzeba zadać sobie pytanie, y, czy to kogoś... Y, no to jest trudna kwestia. No to jest bardzo takie wspomniałem. To jest bardzo szeroki zakres rzeczy, które można zaatakować. No ja, ja na przykład mam coś takiego, że mm, staram się raczej z ofiar i z osób o niższym statusie społecznym nie śmiać. Na przykład, nie wiem, tak jak miałem kiedyś żarty o, jak zaczynałem, miałem jakieś żarty o żulach albo bezdomnych, to teraz nie mógł czegoś takiego mieć, bo on takie, że to jest słabe nie? jak jestem gościem. Z... Ale jednocześnie od dawna opowiadałeś. Tak, tylko to też jest bardzo ciekawy przykład, bo to wywołało bardzo dużo. Yy, to, jest, to jest w ogóle ta sama tematy. to jest to samo, co teraz mówię, właśnie. Mhm, dlatego o tym wspomniałem. Tak, tak miałem bit, w którym opowiadałem, że miałem pojebany sen, i częścią tego pojebanego snu były dzieci ze Spendown, na które były częścią tego snu, ale w, żadnym, w żadnej mierze nie były targetem, nie były celem. Żeby do bycia zaatakowanym, do bycia, wiesz, żeby umniejszać im coś. Mhm. No ale część osób źle to odebrała, ponieważ nie zrozumieli... W ogóle się nie dziwię. Nie... No tak, ale... Ale opakowałeś to po prostu genialnie. Jak tak. zapytałeś, czy, czy jest, jest się odpowiedzialny moralnie za to, co tak osobiście śni, to był, to był genialny początek do tego, tak, żeby... Tak, ale bo to o tym jest ten żart tak naprawdę, nie? Czy odpowiadamy za naszą podświadomość, nie? I generalnie to, że tam pojawiły się dzieci z zespołem jest jakimś elementem Kompletnie pobocznym. I przypadkowym też. Nie miałeś na tym żadnej kontroli Ja pewnie na tej zasadzie. Ja, ja spotykamy, ale w różnych w różnych tematach się pojawia ten problem. Ja, na przykład jeden znajomy opowiedział mi kiedyś, że był na występie w jakimś kołbrzegu, w zdrojach czy jakimś tam innym zadupiu. I Przepraszam, <laughs> koło między międzydroje, ale nie występuje tam raczej. Eee, i... Pozdrawiamy koło Brzegi Międzydroje. ja Też nie chcę zabrzmieć jak klasista. Kiedyś odwiedzę. Generalnie występował e, kolega tenaper, tam nie, nie, nie będę wymieniał, bo to nie ma, nie ma znaczenia kto. I zadał pytanie, czy chodzicie do kościoła i ludzie zaczęli buczeć od razu. W sensie, nawet bez nie wiedzieli, gdzie to pójdzie dalej. W sensie sam fakt, że temat pojawił się na wydarzeniu komediowym, był na tyle obraźliwy dla nich, że nie chcieli słuchać dalej. Nie? I mhm. po prostu niektórzy ludzie są bardzo zero jedynkowi w pewnych kwestiach, nie. Yy, I nie, nie analizują po prostu. To znaczy też to może to nie jest ich rola, żeby analizować, yy, co jest celem żartu. Bo prawda jest taka, że to nie jest wcale takie oczywiste, co jest śmieszne, co nie. To są, to są rzeczy, które zadajemy sobie. Jak ja zaczynałem, ja nie wiedziałem, co jest śmieszne, dlaczego nie. Jakby kierowałem się intuicją, mhm. ale nie rozumiałem reguł. Często byłeś zaskoczony, że coś nie siadło? Na początku? Na początku byłem zaskoczony, że coś siadło generalnie, więc wiesz. Raczej... Du, dużo jest, duża jest różnica pomiędzy tym, jak, no bo teraz opowiadałaś o tym, że siedziałeś sobie ze znajomymi i ich rozśmieszałeś i to ci sprawiało przyjemność. Duża jest różnica pomiędzy tym levelem opowiadania żartów, a opowiadaniem żartów ze sceny, żeby to, żeby to wciąż było śmieszne. Dużo mocniej trzeba to przemyśleć, jak właśnie stargetować tych wszystkich ludzi, którzy tam siedzą? Myślę, że tak, że oczywiście, że tak. Bo jakby jak, jak siedzisz i rozmawiasz z znajomymi, jest element. Że to się dzieje tu i teraz, ten, jak się no, nazwijmy go elementem improwizowanym. Więc jest to prostsze po prostu. A jak wychodzisz na scenę, no to poprzeczka, mam wrażenie, jest postawiona zdecydowanie wyżej, szczególnie jak wychodzisz z monologiem. Nie? I ludzie też wiedzą, że to jest monolog. Mm -hmm. No, to, to jest według Ciebie trudniejsza forma opowiadania komedii? Od. Y od, od innych sposobów, jak komicy się wyrażają artystycznie. Mhm. Ciężko powiedzieć, wiesz, jest, jest, jest tyle trudna, że jesteś sam na scenie. Na przykład w improwizacji, którą, której też próbowałem kiedyś, bo przeszedłem wszystkie levely szkoły impro. To łatwiejsze było, strasznie trudne było to, że nie miałem przygotowanego tekstu. Wiadomo, że to jest coś, że musi się wydarzyć coś na poczekaniu, ale z drugiej strony nie byłem sam na scenie. Byli inni, którzy byli w stanie ratować, kiedy coś się zepsuło, kiedy się powiedziało, coś nie tak. A w stand-upie jesteś sam, jak coś ci nie zadziała. Ale masz przygotowany tekst, nie? No masz przygotowany tekst, no ale są sytuacje, w których są, są pewne rodzaje komedii, w których nie da się. Czasami jest tak, że jak powiesz żart i on nie zadziała, to jesteś w stanie udać, że to nie był żart i kontynuować dalej. Ale nie zawsze to jest możliwe. Jak na przykład robisz tak zwane odegranie postaci yy, i to odegranie ma być założenia śmieszne, to bardzo ciężko jest kontynuować, tak jakby się nic nie stało, jeśli to nie zadziała. Na tej samej zasadzie, jak są one-linery, żarty, które są jedno-dwuzdaniowym żartem i koniec, i potem jest następny żart i takie coś nie zadziała, to też. Jakby jest cisza, którą musisz wziąć na klatę, po prostu. I zdarza się tak w takim razie, że albo od kogoś odgrywasz, albo wrzucasz właśnie takiego one-linera, i później już nie da się tego odbudować, że oni już nie za bardzo chcą się śmiać później? Eee, zdarza się, no oczywiście. No jest tak, że traci się wtedy publiczność i trzeba podać wtedy coś mocniejszego. Mhm. To jest dziwna robota. Nie jest bardzo dziwna. I też jest dziwna od tej strony, że nie wiem, czy wspominał, nie wiem, kto poprzednio był z, z komików, ale ten najtrudniejszy aspekt tego jest taki, że jak zaczynamy pisać nowy materiał, jak wypuszczamy do sieci, do telewizji, do Netflixa swój cały program i musimy zacząć coś nowego pisać, to zaczynasz od zera. I jesteś na tym samym poziomie co inni OpenMakerzy. Jesteś OpenMakerem wtedy po prostu. I ja byłem w takiej sytuacji w maju, że wrzuciłem program, poszedłem na Open Mike i mi nie szło za dobrze przez pierwsze dwa tygodnie. jest tak, że... I zastanawia się, czy jeszcze potrafisz? Nie, już nie. W sensie miałem takie etapy lata temu, jak, za, jak zaczynałem od nowa, że na zasadzie, jej, to jest koniec chyba. Ale teraz ja wiem, że to jest etap. Ja też widziałem amerykańskich komików, jak zaczynali od nowa i to też jest tak, że oni wychodzą i nie idzie im dobrze w ogóle. Jest cisza. Ciekawe, co, że nawet swoją personą w jakiś sposób nie wpływają na tych ludzi, tak, że ludzie się z tego śmieją. I jak wychodzi taki Kevin Hart, to pewnie już jest dużo śmieszniejsze tak z założenia dlatego, bo to jest Kevin Hart. Tak, tylko to jest też, są różne rodzaje komików. Są komicy, którzy opierają swój występ na charyzmie, no to takie osoby nie muszą pisać materiału też za bardzo. I wtedy taka osoba nie ma rzeczywiście problemu z pisaniem. Jak jesteś komikiem, który opiera swój występ na żartach i na komedii pisanej, tak jak, nie wiem, Neil Brennan, Louis C.K., Joe List, Mark Normand, to zaczynasz od zera po prostu. Ale Rogan a... też prowadzi taką komedię, On też prowadzi taką narrację długą. Tak, tylko on opiera na Harry'u, nie mam wrażenie, to tak? No on, on krzyczy cały występ. To on, on nie gada tak normalnie. Zresztą w podcaście on mówi normalnym głosem i nagle wychodzi na scenę i podbija energię krzycząc. To prawda. Nie, ale widzisz, ty, ty masz dużo bardziej zniuansowane podejście do tego. Ja tego nie wyłapałem. Miałem wrażenie, że robicie dokładnie to samo. <śmiech> <śmiech> o nie. E... No tak, nie, no on... To czy on też pisze, w sensie, bo ja, wiesz, obejrzałem na którymś podcastu, że on wspominał, że, że on bardzo skupia się na tym aspekcie pisarskim, ale on bardzo dużo opiera to na postaci, mam wrażenie. A to jest postać jednak. Wszyscy jesteśmy w większym mniejszym stopniu postacią na scenie, bo to jest odrobinę wolbrzymiona wersja nas. Tylko pytanie, jak bardzo wolbrzymiona? No i wydaje mi się, że jak jest, że jak krzyczysz na scenie, to jest, to jest inna postać, no bo wiesz, Wyobraź sobie, że znasz dziomka 20 lat i nagle znajdujesz się w nim sytuacji, gdzie on zaczyna krzyczeć. Tak, co się dzieje? Jakby, dlaczego on tak gada? Ale z drugiej strony to jest mega śmieszne. Jak ktoś się tak odpala, to zresztą tak alkohol trochę działa, nie? że upijesz się ze znajomymi i nagle zaczynają się jakieś dziwne teksty. Nagle ktoś zaczyna drzeć mordę, ale to jest zawsze zabawne. Wiadomo, że wychodzisz trochę ze swojego charakteru, ale no to robisz to w jakimś celu. Tak, olbrzymione zachowania zawsze mają, wiesz, są, są śmieszne w jakimś, w jakimś stopniu. Um, mówiłeś o wyjeździe do, Stanach, do Stanów. Um, jechałeś tam się szkolić, czy z czego je tam jeździsz? Um, w różnych celach jeździłem. Jeździłem się szkolić. Je, je, jeździłem do Chicago uczyć się komedii pisarstwa, w zasadzie sketch-opisarstwa, bo uczęszczałem tam The Second City i byłam na takim miesięcznym kursie. E, jeździłem do Nowego Jorku open-micować kilka razy i oglądać bardzo dużo komedii w Comedy Cellar. I tak, no i lubię, lubię to miejsce całkiem jest to. Jest to mekka komediowa, jednak. Sketchopisarstwo to znaczy, na czym polega taki kurs? To polega na tym, że y, przez pół dnia mamy warsztaty z improwizacji, przez drugie pół dnia mamy y, zajęcia spisania ze struktury sketchowej, czyli na tym, czyli polega na tym, jak, jak, jak wygląda sketch, od, od czego się zaczyna, jakie są y, zwroty akcji albo komediowe. I pisaliśmy, to było fajne, bo pisaliśmy skecze codziennie praktycznie. Dostawaliśmy zadanie do domu, napisz sketch. Na jakiś temat? Nawet nie na temat, według jakiejś formuły, bo są różne struktury, różne wzory według danej struktury. Czyli masz na rozpisaną strukturę i po prostu dokładasz sobie tam swoją historyjkę. Tak jest. Hmm. I było strasznie dużo pracy i to było fajne, bo to jest to najwięcej, co mi to dało. Poza tym, że też dowiedziałem się sporo o komedii. To wprowadziło to we mnie jakąś taką etykę pracy, bo to był pierwszy raz w moim życiu, to był rok 2014, to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy codziennie pisałem. I jak wróciłem, to też zmieniło się moje pisanie, ponieważ dużo więcej pisałem stand-upu niż wcześniej i też zacząłem lepsze żarty przez to pisać, bo jak piszesz więcej, to masz potem wiesz, wybór. Lepszy warsztat, tak? Przy warsztat. Um, jak to wygląda? No bo te, ja myślałem, że generalnie musicie bardzo dużo pisać, czyli mówisz, że zacząłeś więcej pisać. Jak to wygląda w tym momencie u ciebie? Jak wygląda ten proces pisarski? Jak często piszesz? Czy to jest raczej tak, że przygotowujesz się do materiału i wtedy jest, masz taki ciąg pisania i później pracujesz sobie na tym, żeby już go testować z ludźmi? Staram się codziennie pisać, ponieważ nasz mózg jednak funkcjonuje w ten sposób, że jak jesteś w jakimś trybie, to jest, jest to łatwiejsze. Jeśli zrobię sobie 2, miesięczną przerwę od pisania, potem wracam do pisania, jest bardzo ciężko. Znaczy, pisać mogę, no, tylko to nie jest kreatywne w żaden sposób. Trzeba wrócić do tego nawyku, to. Tak, tak, tak. No jest wiesz, mózg, mózg jest plastyczny bardzo i się wiesz. Yy, Trzeba rozumiem. go trenować po to, żeby sobie wyrabiać te ścieżki neuronalne, po to, żeby dużo łatwiej przechodziły pomysły do głowy. Tak, tak. Tylko jak przestajesz coś robić, to potem na tej samej zasadzie, jak jestem w okresie, gdzie muszę zapamiętywać ścianę tekstu, to, to jest okres, w którym mam bardzo dobrą pamięć. Ale potem, jak już nie muszę tego robić, no to po roku okazuje się, że moja pamięć już nie jest aż taka dobra. Z, z plastyczne bardzo wszystko. Mhm. Ja się zastanawiałem jak to jest możliwe, bo ostatnio był u mnie Daniel Midas i on hmm. powiedział mi, że zapamiętuje półtorej godziny czy ileś tam tekstu na pamięć. I dla mnie to było, przecież to jest w tekstu. To nie jest łatwo zapamiętać. I później sobie się siedziałem w domu i zastanawiałem się, jak zapamiętać półtorej godziny tekstu. I pomyślałem sobie, że jak podzielisz sobie to na poszczególne jakieś historie i poszczególne żarty, to wtedy pewnie łatwiej to zapamiętać, a ty to piszesz w ten sposób, nie? Że najpierw piszesz jedną historię, później inny żart, później inną historię i w ten sposób to sobie łatwiej poukładać w głowie i później sobie po prostu to przypominasz to po kolei tak, no ja na przykład jestem komikiem, który chodzi na Open Mike y i testuje tak zwane bity, czyli fragmenty materiału. Aha, i później sobie to sklejasz. Ta, I potem sklejam to w całość, więc, no, więc jest trochę łatwiej od tej strony. Um, ja, są, są komicy, którzy wolą właśnie zapamiętać ścianę tekstu i nie chodzą na Open mic'i. Y. Um, ja chyba wolę szkołę chodzenia na Open mic. Po pierwsze, dlatego że więcej występujesz i to nigdy nie zaszkodzi. A druga rzecz jest taka, że realnie więcej więcej pracujesz nad, nad tekstem w takiej sytuacji. Jesteś w stanie przygotować się, przygotować materiał zanim ruszysz w trasę. No i też sobie wyrabiasz nawyki bycie na scenie. Jak ktoś dziwnie zareaguje, będzie ktoś pijany, będzie trzeba go wyrzucić, coś się dziwnego wydarzy, będziesz po prostu lepiej obyty, później wychodzisz i, i, i może się wydarzyć przeróżna sytuacja, ty dużo lepiej wiesz, jak zareagować. A tak gdybyś był tą osobą, która zapamiętuje cały ten tekst, no to nie masz tych nawyków scenicznych. Tak. No, więc to musi być trudniejsze. Zdecydowanie. Um, jest jakiś e, twój występ, który masz taki, że będziesz go wspominał do końca życia? Jak do tej pory już? Na pewno jest, tylko zastanawiam się, jaki. E, ciężko powiedzieć. No, no są. są Okej, okay, no mogę przytoczyć. Jest, jest, jest dużo których jest dużo występów, które zapamiętam do końca życia, i to z reguły są te złe, nie? No, bo je się zapamiętuje. Ale to tak jest z życiem też, że prawda jest taka, że najciekawsze elementy to są, to są te złe, nie? A to, to, to... To dobre też się zapamiętuje. Też, ale więcej emocji wywołują... Wiadomości tak działają, że są głównie złe informacje i zawsze jest ciekawsza historia o tym, co się komuś złego wydarzyło, niż co z dobrego. Jakby. Tak samo komentarze zapamiętujesz, te negatywne, a te tak. pozytywne olewasz. Tak, no to że znaczy, wiesz, bo spotkasz się z znajomym i ktoś ci powie, że miał dobry dzień, zjadł dobre ciasto, czy cokolwiek, na zasadzie to będzie ci miło, że on miał dobry dzień, ale to nie jest interesujące. Interesujące są tylko... Co ci ty się zjebało. nic się zjebało, co było negatywne i tak dalej. I tak, i z reguły te rzeczy się... Od czegoś wyszedłem z tym. Mówiłeś o tym, że zapamiętujesz na najgorsze występy, że dużo łatwiej te ci przywołać do pamięci. Nie, mieliśmy kiedyś występ filmówkowy, bo czasami występujemy dla firm. E, I przyjechaliśmy... Ludzie byli kompletnie pijani. I. To był taki poziom pieństwa, że nikt nie rozumiał, co się do nich mówi. Mieliśmy zrobić po 30 minut. To jest niesamowite, bo jak ty mi o tym opowiadasz, to ja się automatycznie śmieję, bo wydaje mi się, że to jest bardzo zabawna sytuacja. Dla to, z waszej perspektywy to w ogóle nie jest zabawne. Trochę jest, no. Jakby oni wydali jakieś horrendalne pieniądze i my wcześniej schodzimy, możemy zejść ze sceny, mamy prawo takie. Mhm. Więc wyrzucili pieniądze w błoto. I nawet nie pamiętają za co, bo byli tak pijani. Więc to jest dosyć zabawne. Jest tak, sytuacja była taka, że e, ktoś mi powiedział na zapleczu, że gdyby był problem z uspokojeniem sali, żebym powołał się na szefową, żebym zawołał ją czy coś, jakaś pani Agata czy coś, no i po, tam po pięciu minutach występu e, wołamy, czy jest może pani Agata i z z publiczności wstaje pijana typiara, która breakdance'a zaczyna tańczyć. Szefowa firmy. Tak. I mówię, dziękuję bardzo za tyle ode mnie. I wiesz, trudno ze sceny, i wiesz, pojechałem do domu, nie? Spodziewałeś się, że z was ratować. Tak. Znaczy, jest, to, rozmieszyło mnie to też, więc akurat dobrze to wspominam, bo rzad, no, to... rzadko śmieszą mnie teraz rzeczy, w sensie, jak się siedzi w komedii, trudniej rozbawić się z y, taką osobą. No to. Mm... To było bardzo urocze. Ja się nad tym zastanawiałem, jak to jest u was, bo na pewno macie takie sytuacje, że ktoś do was... Też tam chyba nawet opowiadałeś o tym, że ktoś do ciebie podbił po, po występie i powiedział, że powiecie żart i że ty już byłeś taki, o dobra, ktoś mi będzie opowiadał żart, trzeba się przygotować. Zastanawiałem się właśnie, jak to wygląda z waszej perspektywy, jak ludzie wam opowiadają żarty, to w jaki sposób reagujesz? No bo tak jak mówisz, was dużo ciężej jest rozśmieszyć. My znamy te żarty. Jest tak, że po pierwsze... My lepiej przewidujemy, jaka będzie. Widzisz konstrukcję, już pewnie nawet. Widzę konstrukcję, widzę, gdzie to zmierza. Nie zaskakują mnie, albo są stare po prostu. Czasami są to są żarty wymyślone w latach 80. Eee, i... Ale ogólnie jest coś takiego, że nawet ze stand-upami jest tak, że niewiele stand-upów i, i naprawdę wymaga to albo komedii na bardzo wysokim poziomie, żebym się śmiał, albo metakomedii, czyli na przykład. Yy, że jest beka z standupu upu na przykład albo z tego, co się dzieje w tym momencie, że jakieś me, na meta poziomie albo coś bardzo abstrakcyjnego i dziwacznego. Z tego, co słyszałem, to opowiadałeś, że ciebie śmieszy, jak e, ktoś opowie żart i widowni to nie śmieszy. Oczywiście, że tak. No, jakby to, nie, to, nie, to, nie, to nie jest nawet na zasadzie tego, że jestem złośliwy, po prostu wiem, jak się czuje ta osoba. Ale nie, dam ci przykład e, frikowej komedii, e, którą ostatnio doświadczyłem. Było wydarzenie na festiwalu komediowym w Warszawie. Które nazywało się Masz Pomidor. I to było wydarzenie, gdzie można było rzucać pomidorami w komików i specjalnie rozdawali pomidory przed tym. I komicy wychodzili i umyślnie opowiadali albo złe żarty, albo chamskie bardzo, tak żeby. By dostali pomidorami. Żeby dostali pomidorami. Wow. Że dawno, ty, dawno, że dawno się tak, Dawno się tak nie bawiłem dobrze. Rzucałeś pomidorami? No, oczywiście, że tak. <laughs> Oczywiście, że tak wspaniałe Ale wydarzenie. to przecież można komuś zrobić, jak go tak, no, nie Tak, jednemu, jednemu komikowi spadły okulary i zepsuły się. To nie, nie było do końca bezpieczne. No. Ale tak, no jakby... I, no tak, i to są rzeczy, które mnie bawią. Jakby Coś bardzo nieoczywistego, coś dziwacznego. Przekraczającego granicę. Albo coś meta. Oczywiście z klasycznego stand-upu jestem w stanie, jest w stanie rozbawić mi klasyczny stand-up, ale to musi być naprawdę dobry żart. I, I taki, którego nie słyszałem wcześniej. Bardzo oryginalny pomysł. Zarówno na przemyślenie, jak i na puentę. A zastanawiałeś się, z czemu tak masz? Bo ja mam całkiem podobnie, że mnie śmiesz. Dla mnie najgorsze jest to, że mnie często śmieszy brak szacunku. Jeśli ktoś się wyraża z brakiem szacunku, to mnie to bardzo bawi i pójdę za każdym razem mam wyrzuty sumienia, że to nie powinienem się z tego śmiać, a jednocześnie mnie to w chuj śmieszy. Ja nie wiem, czemu ja tak mam. Zastanawiałem się na tym, ale jeszcze tego nie rozmieniłem. Tylko, tylko nie wydaje mi się, że, że tam jest też jakaś złośliwa intencja, że śmiejesz się z osoby, która została zglojona, tylko śmiesz się z. Tego, że ten koleś, który y, okazuje brak szacunku, że on się tak zachowuje, bo nie powinien się tak zachowywać. Mm -hmm. Że może takie, że powiedział coś totalnie niestosownego. Ehm, Czyli nie, ja w takim razie źle adresuję element, z którego się śmieję i do tego ma pewnie wyrzuty sumienia. Oczywiście, że tak. W sensie czasami mnie na przykład prostackie rzeczy nie śmieszą, ale jak ktoś powie coś groteskowo-prosteckiego, to jak się nie śmiać z tego? W sensie z tego powodu, że ktoś powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć. Jest. No, no, to jest. Y, i, to, I to przekraczanie granicy, żarty z Jezusem mnie się bardzo bawią, żarty z Jana Pałowały mnie bardzo bawią. ja się na tym często zastanawiam, co jest kurwa ze mną nie tak, że się śmieję <grym> z takich rzeczy. No nie jest, jesteś, nie jesteś, nie jesteś wierzącą osobą. Tak, no tak, no to. Wiesz, jak no masz... i to też jest brak szacunku, bo zawsze te żarty są właśnie wyrażeniem braku szacunku wobec religii. No trochę tak, no ale. No, jest tak trochę. Jest, wiesz, ale ja też, ja też rozumiem ludzi, którzy są wierzący i się nie śmieją. no mają prawo, nie? Jakby to też jest inna ale rzecz. Ale z drugiej że... strony masz dystans do siebie, nie? Jak gdyby ktoś jechał po tobie tak na... z brakiem szacunku, to pewnie byś się z tego też miał. Nie, nie jest tak, że jakoś. Oczywiście, że tak, ale wydaje mi się, że każda osoba i nawet komicy mają jakąś sferę, która by ich dotknęła. I ja też uważam, że. Wiesz, że czasami ktoś ma do kogoś pretensje, o wyjmij kij z dupy, nie masz dystansu. Ja tym, a drugiej strony ma takie, że. Ludzie mają prawo się obrażać i odczuwać emocje. I nagrywane. też być w różnym y, stanie tego, jak się czują na przykład w ciągu tygodnia, że masz dzień, gdy masz dystans, masz dzień, gdzie jesteś mega dojechany i już rzeczy się nie śmieszą wtedy. Oczywiście, że tak, no. Też mają prawo... Frustrujące jest oczywiście, kiedy źle zrozumieją twój żart i się oburzają, bo nie mają racji wtedy. No ale też mają takie... No okej, okay, no macie prawo odczuwać takie emocje, jakie, jakie, jakie macie, nie? Mhm. Nie macie prawa wykrzykiwać tego, będąc na publiczności, że wam się też nie podoba. To się też mi zdarzyło raz, że gdy cała sala się śmieje i jedna osoba krzyczy, że to nie jest śmieszne. No jak nie jest, jak się cała sala śmieje? Co ty mi będziesz mówić? Ochrona, proszę zabrać tego tak. delikwenta. Tak. Nie, no bo ja, 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 ja byłem na publiczności, w, w, chodziłem na występy w Stanach i też były rzeczy, które mi się nie podobały, ale nie wykrzykiwałem, że to nie jest śmieszne, bo śmieją się ludzie. Ja mam takie, okej. Okay, ten żart mi się nie spodobał, poczekam na następny. Mhm. Jeśli nie spodoba ci się sześć żartów z rzędu, no to nie wiem, idź do domu. Dokładnie, i, to nie jest komedia dla ciebie. Nie jest komedia. Przy, przykro mi, że akurat wiesz, kupiło się bilet na, na, i wiesz, i zmarnowałeś pieniądze, i przykro mi, że, że no, nie, nie trafiłeś, nie trafiłaś, ale to się zdarza czasami. Mi też zdarzało się pójść na komików, wiesz, kupić bilet i mieć takie, okej, okay, no nie. Najgorzej jeszcze tak się spodziewasz jakiejś zajebistej komedii, co? I później przechodzisz i masz wysokie oczekiwania i później ktoś ich nie sprosta. Też jest problem taki, że czasami z, <laughs> z komedią jest ten problem, że czasami yy, że jest wiele czynników, które wpływają na to, yy, że coś jest śmieszne, że, że, że jesteś na fajnym występie, że to nie tylko jest sam komik, czasami może być to przestrzeń też. Yy, nasze doświadczenie pokazuje, że wydarzenia plenerowe są gorsze że z jakiejś przyczyny bycie zamkniętym w pomieszczeniu sprawia, że jest lepsza atmosfera komediowa. Śmiech odbija się od ścian, jest wrażenie, że więcej osób się śmieje, i dźwięk śmiechu nakręca innych, ludzie się zarażają śmiechem, ja wiem, że nie lubią przyznawać się do tego, bo... Ja bo... miałem doktor, która o tym opowiadała, że zarażamy, emocje się, zarażamy się emocjami, więc jeśli ty odczuwasz jakieś emocje, to one przechodzą na mnie, więc tak samo będziemy zarażać się śmiechem. Oczywiście, to jest tak. udowodnione naukowo. Oczywiście tak, ale ludzie nie lubią się przyznać do tego, bo... Yy... Są te I... filmiki przecież z metra, jak ktoś zaczyna się chichrać, tak? I dalej cały metr się śmieje. Nie, no oczywiście tak, ale ludzie nie lubią się przyznawać do tego, bo mają poczucie, że są głupi w sytuacji, kiedy śmieją się dlatego, że ktoś się śmieje. Nie ma w tym nic głupiego, to jest normalne, naturalne. Naturalne ludzkie zachowanie i jakby z, z ogarni swoje ego. Um. Mówisz, że ciężko jest, czasem, że można trafić na różną widownię, czyli masz takie sytuacje, że jedziesz gdzieś do jakiegoś miejsca i okazuje się, że ta widownia nawet nie jest pijana, ale po prostu ma inny sposób, nie wiem, rozumienia żartów i nie, nie, nie do końca kupuje te twoje żarty? Czy no to jest, Czy to jest kwestia tego, że musisz na początku skumać, do jakiej widowni mówisz i później to trochę dopracowujesz ten materiał, tak żeby nawet ich to śmieszyło? Ja staram się nie robić rzeczy pod publiczność, staram się, żeby... Mówić rzeczy, które mnie bawią i wypracować je tak, żeby były uniwersalnie śmieszne. Oczywiście są publiczności bardziej kumate, są publiczności mniej kumaty. U mnie się to bardziej już skrystalizowało, że teraz przychodzą bardziej moi fani i już nie doświadczam tego, co kiedyś, ale jak zaczynałem i przychodzili do mnie jeszcze trochę losowi ludzie, to widziałem um, jakby poziom kumacji w dużych miastach i małych. Znaczy, dobra, nie chcę zabróś w klasistowsko, ale że generalnie inne rzeczy jarały ludzi w małych miastach, a inne w dużych na tej zasadzie. O tym też słuchałem Urogana. On powiedział, że generalnie, Bo on by zaczynał przed fazą internetu i wszedł w fazę internetu, i on pamiętam, że powiedział. To, to oczywiście jest jego opinia, ale on powiedział, że dzięki temu, że jest internet, jest dużo mniej głupich ludzi. Że on miał takie czasy, że jeszcze przed internetem jechał do jakiegoś małego miasta, to mówi, że ci ludzie naprawdę nic nie kumali. I że z fazą internetu zaczął jeździć i jeździł do tych samych miejsc, i ci ludzie po prostu zaczęli kumać trochę bardziej. Ja miałem zupełnie inne wrażenie. Ja mam wrażenie, mhm. że jest tyle samo głupich ludzi, co było, tylko ja wcześniej nie byłem świadomy, ile jest głupich ludzi, dopóki internet się nie pojawił. Jest tak, że ja nie, nie mogę znieść tego. Albo po prostu głupi ludzie się wypowiadają. A mądry, bo oni nie mieli wcześniej dostępu do wypowiedzi. A mądrzy siedzą cicho, bo generalnie jest tak, że jak czytasz jakiekolwiek komentarze, gdziekolwiek. jak kto mądry pisze komentarze. Jakby widzisz tam Lewandowskiego, który ci pisze, ciśnie ja na Instagramie. Lewandry, ja chujowa rolka stary. Lewandowski załudzi. jako przykład mądrej osoby. <grym> mądry. <grym> no nie, ale, ale znaczy tak, no, znaczy, bo to jest to jest dosyć. No, nie wiem, w sensie, moje, moje wrażenie jest takie, że ja staram się nie czytać komentarzy, bo ja tracę wiarę w ludzkość wtedy. I moje wrażenie jest takie, to pewnie jest błędne wrażenie, bo ja nie znam statystyk to jest tak, że większość ludzi no nie jest dobrze, po prostu, jeśli chodzi o rozum. I mnie to przeraża. Jakby ja się czułem dużo swobodniej i miałem dużo większe nadzieje co do świata przed internetem że będzie dobrze, że będzie przyszłość, będziemy żyli w futurystycznym świecie. jak ich czytam, co się dzieje ja takie. <noise> no nie, jakby jest źle bardzo. Nie próbowałeś nie czytać komentarzy? Bo to nie, właśnie, to, jest, to ja, właśnie wpływa na ten sposób na człowieka. To znaczy, to jest... nie, no, nie mogę swoich komentarzy czytać. W sensie czytam komentarze pod jakimiś innymi postami, ale swoich absolutnie nie powinno się czytać, ponieważ wiesz, większość jest pozytywna, trafia się jeden negatywny, i ten jeden negatywny cię najbardziej uderza, mimo że nawet nie jest merytoryczny, nie? że wiesz, że ktoś mi powie, że ty jesteś głupi pisane przez U, P I, 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 i jego komentarz najbardziej mnie boli, nie wiesz, przez gościa, który ma na profilowym zeza i, 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 i chcę, żeby jego opinia wiesz, że jest, jest dla mnie najistotniejsza zupełnie No, no i później to. trzeba sobie to przepracowywać w głowie. Co nie? Ja czasami jak mam taki komentarz <grym> i. E... Rzeczywiście, zorientuję się, że gdzieś tam po pół godziny albo godzinie myślę o nim, to zaczynam się zastanawiać, muszę sobie robić te triki mentalne. Okej, okay, wziąłbyś radę od tej osoby i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby sobie wiesz, wymazać jakby tak z głowy, żeby przestać. Tak, ale zamiast tego mogłeś po prostu nie czytać tego komentarzu i potem nie przechodzić przez cały proces. Ale nie da się czasami nie przeczytać. Wchodzisz gdzieś coś klikniesz tutaj, baczysz komentarz i twój wyrok od razu go przeczytał. Tak, czasami mignie, ale jak umyślnie wchodzisz w komentarz i zaczynasz czytać, no to jest niszczenie swojej samooceny i to jest trochę niepotrzebne. Mhm. W sensie wydaje mi się, że. Feedback jest potrzebny, oczywiście, bo są sytuacje, w ogóle szczególnie dotyczy tych wielkich komików, co sprzedają stadiony, którzy nie biorą feedbacku, no ich poziom spada po prostu. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś o Lewandowskim. Ja myślę, że to jest mega kumata osoba. Okej. Okay. Ty nie zgadzasz się? W jakiej dziedzinie? Filozofii, socjologii? W no, życiowo. A. Żeby ogarniać dużo rzeczy jednocześnie... Trzeba myśleć, to, nie, to nie, nie uważam, żeby można było być głupi i być na tym levelu. Bo inni mądrzy ludzie się zjedzą bardzo szybko. Nawet dwóch jeśli... moich znajomych występowało dla kadry... Nie, nie chciałbym... Dobra, okej, okay. Nie róbmy rolki tylko z tego. Eee, dwóch moich znajomych występowało dla kadry tej polskiej. Ja nie jestem w ogóle w piłce nożnej w ja Ale generalnie żarty, z których się śmiali... Mhm... Trochę, bo to w tak. pewien sposób świadczyło o grupie Albertów. Tak jest. Więc tak, więc wydaje mi się, że to się do, do tego sprowadza. Czy wrócisz, ja dokończę jakiś wątek jeszcze zanim ten zaczepisz zastanawiać e... się. Do... Ale poczekaj, po, 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 dokończmy do jeszcze ten wątek. Zgadzam się, że można być street smart, że jest coś takiego, że można być, wiesz, ogarniętym, cwanym życiowo. Em... Dość, dość, życiowo. Dość, dość doświadczonym życiowo, wiesz, yy, wiedząc trochę o życiu, można być doświadczonym emocjonalnie, oczywiście wiadomo, że Robert Lewandowski jak najbardziej może, może mieć te cechy i, i jak najbardziej nie odbierajmy mu tego. Tak, bo wybuchło śmiechem takie um, Jak sobie pomyślałem, kurde, to jest dosyć, dosyć szybkie podsumowanie. Tak. Zero komentarza śmiech. Tak, 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 tak. Um, czemu wrzuciłeś do swojego materiału dżumę? Dżumę. Eee, to był zajebisty. Ten wątek pandemiczny. <laughs> tak, to, Wiesz, to jest coś, co, co, jakiś wątek, co do którego odczuwałem dużo emocji to bardzo podzieliło publiczność, dużo, straciłem dużo fanów na tym, ale na dżumie? Czy na pandemicznym elemencie? Mówisz o żarcie... żarcie... Mówię o przerzucaniu e, ciała. Tak. Przez... No tak, ale to był wątek pandemiczny, jakby koniec koniec końców. E, miałem rozmowę ze swoim menadżerem i zapytałem się go, czy to wiesz, czy to jest ok, że wrzucam to, bo ja wiem, że to jest i to nie jest dobre dla kariery, robienia czegoś takiego, bo powiedział mi, że jego zdaniem to jest ok, że to wrzucam, bo, bo ja mam rację. I jeśli ja wierzę w to, że ja mam rację, no to ja powinienem wiesz, to, to wrzucić. I... Plus autentyczność zostaje po twojej stronie. Tak, tak, oczywiście. No, w sensie nie, nie robię rzeczy pod publikę wtedy, nie? I. I dlatego wrzuciłem to. Ale to jest rzecz, która wywołuje dużo, dużo u mnie emocji. Jestem gościem, który e, jest bardzo self-conscious, samoświadomy, jeśli chodzi o swoje zdrowie. Ile, ile masz leków ze sobą dzisiaj? Dzisiaj zero akurat. W sensie zapomniałem nawet wziąć mojego inhalatorka astmatycznego. Dlatego pokasłuję trochę, ale... Ale mam dużo leków w domu ogólnie. Tylko też to jest e, takie... E, to nie jest do końca tak, że jak jesteś pochondrykiem, to jesteś lekomanem też. Prawda jest taka, że często my trzymamy te leki na zapas. Ja na przykład mam dużo leków na rzeczy, które mi nie dolegają. I jest szansa, że nigdy nie będą cię dolegały. Tak. Na przykład miałem krople na zapalenie spojów, których 6 lat nie używałem. RZ I zawsze mi... się wymieniałaś, jak się przeterminowały? No? Rys mi piasek <laughs> wpadł do oka i wiesz, zaczął się, zaczął się czerwienić, jakiś stan zapalny się zrobił. Nie musiałem do lekarza, wpuściłem sobie kilka razy te krople i okej. Okay. Sześć lat, sześć lat czekałem na ten moment. Ale masz. Y y w końcu się przydało, ale ja w 100% rozumiem Ciebie, jeśli chodzi o ibuprom. Ja się dziwię, że ludzie nie mają ze sobą przeciwbólowych przy sobie. Czasami jest tak, że jestem gdzieś wśród ludzi, zaczyna boleć mi głowa, więc podchodzę do kogoś i mówię: Masz ibuprom, masz ibuprom i nikt nie ma ibupromu. Bo tamtej pory noszę zawsze ze sobą i nie mam takich problemów, bo to się zdarza po prostu i trzeba być przygotowanym. Mnie też to dziwi, że ludzie. Bo... Zwłaszcza kobiety, że nie mają. Przecież one mają okres i nigdy nie wiedzą, kiedy się zacznie, <laughs> więc po prostu mogą sobie wrócić wtedy ibuprom. Ludzie mają, są bardzo zdystansowani względem leków. Jest, jest wiele przyczyn, czasami ktoś może mieć coś przeciwko Big Pharmie, czasami po prostu sam fakt, że to jest chemiczne, nienaturalne, czasami po prostu złe skojarzenia, że u, jeśli będę mieć leki przy sobie, to jestem lekomanem, a żyjemy właśnie... We będę wspania... przyciągał do siebie choroby. Tak, ale żyjemy we wspaniałych czasach, w których boli cię głowa i możesz wyłączyć ból głowy. Kiedyś ludzie nie mieli tego. W czasach przed, osiem... przed XIX wiekiem... Przed XX wiekiem nawet ból był integralną częścią naszego życia. I to, że kogoś coś bolało, to było normalne zupełnie. A dzisiaj mamy możliwość wyłączenia bólu kompletnie. I oczywiście wiadomo, że nie można nadużywać rzeczy, ale prawda jest taka, że ludzie czasami w tej abstynencji od substancji na zasadzie robią sobie krzywdę. Na zasadzie jaki jest. W Bo marnujesz czas po prostu. Załóżmy, że boli cię głowa, siedzisz sobie i musisz na przykład pisać tekst. Jeśli boli cię głowa, to twoja tak. uwaga jest odciągnięta. Masz, nie wiem, 75% swojej uwagi. Oczywiście. To chuj możesz tą uwagę. Bierzesz dwie tabletki Bupromu, nara. Pozdrawiamy ludzi od nich po promu. Ja mamę, jeśli tak. na my to nie to niech się odesłam. Tak, no maksa, no. I też ja nigdy nie kupowałem tego argumentu, że coś jest eee, Chemiczne? stworzone w laboratorium, to jest nienaturalne. Jakby natura to jest wszystko. To jest plastik, jest naturalny, bo zostało stworzone przez naturalne istoty. Wszystko jest częścią natury, wszystko jest częścią, wiesz, wszechświata. No zobacz, ile jesz rzeczy, które są przetworzone, tak? I one teoretycznie też w dużej mierze zostały stworzone właśnie w jakichś laboratoriach. Tak. Jakieś bardziej skomplikowane pożywienie. Też jeśli spojrzysz na, wiesz... Tabletki musujące, na, 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 pewno ludzie na jedzą na, tabletki musujące. Tak, no ale jak spojrzysz na warzywo, które wyrosło z ziemi, to jest tablica Mendelejewa. to ma wszystkie... To schemia chemia po prostu, nie? Wszyscy jesteśmy zbudowani z chemii, tak naprawdę. I to, że potrafimy, że ogarnęliśmy receptę matki natury, jak stworzyć pewne rzeczy, no to nie oznacza, że tworzymy gorsze, tak naprawdę. Ja miałem kilku gości, którzy mi mówili, że oni nie biorą leków przeciwbólowych, czego zupełnie nie kumam, no ale rzeczywiście są tacy ludzie, że mają jakąś taką awersję. Klasyczne pytanie na Twoim podcaście: czy bierzesz leki przeciwbólowe? <laughs> <laughs> Tanie, ale też znam, znam takich ludzi, no i też jest to dla mnie do końca niezrozumiałe. A um, to prawda, że zacząłeś chodzić do lekarza po dwóch tygodniach, odkąd coś cię boli? Tak, zacząłem ogarniać to trochę już teraz. Nie, bo to nie miało sensu, wiesz, Jak na każdy ból biegłem do lekarza, no to ja cały czas siedziałem w przychodni. Brzmiałem trochę nerwicę lękową, więc e, miałem problemy trochę natury niedoboru serotoniny, nie, które trzeba było jakoś tam mhm. wyrównać leczeniami i jest, jest dużo lepiej niż było. Czy pomogły ci na to leki? Tak, zdecydowanie, no. To jest kolejna rzecz, której ludzie się boją, boją się... Tego to ja się boję. Far, fa, farma... Ja się tego boję tak? też, no. jest, jest lęk przed farmakologicznym e, leczeniem. Po pierwsze, po, pomijając fakt, że to jest chemiczne, to druga rzecz jest taka, że to zmieni mnie jako osobę, że to zmieni sposób, w jaki pracuję i komicy na przykład się boją tego, że a co, ja się przestanę być śmieszny. Albo kreatywny. Albo kreatywny. Ale z, z tego, co pamiętam, to jest szansa, że jeśli będziesz zażywał jakiegoś rodzaju leki, na przykład przeciwdepresyjne, tak. to, zje, to zjedzie ci delikatnie kreatywność. I ludzie to, tak samo jest przy lekach na ADHD. Też ci zjeżdża kreatywność. Przy lekach na ADHD tak. Przy lekach na depresję nie, nie, nie wydaje mi się, bo to działa zupełnie na jest najmniejsza. Eks, jestem ekspertem z tego zakresu. Cartuję <laughs> oczywiście ssri czyli te na depresję i na lęki, nie wpływają zupełnie na kreatywność. Wpływają, mo mogą mieć efekt, oczywiście, że mają efekty uboczne i tak dalej, ale zupełnie nie wpływa na kreatywność. Nawet się poprawił. Prawda jest taka, że jak masz depresję, to nie możesz być kreatywny. Mhm. Więc dla mnie to jest dziwne, że ktoś miałby zasugerować, że po lekach miałby być mniej kreatywny niż w trakcie depresji. To jest w ogóle absurdalne dla mnie. Mhm. Natomiast albo nawet w stanie lękowym, jak jesteś, też nie jesteś kreatywny, po prostu siedzisz i skizujesz się, żeby przetrwać, nie jakby to. Wiesz. Chyba, że kreatywnie wymyślisz sposób, jak przetrwać. Ale tak, leki na ADHD ograniczają kreatywność. Ja potwierdzam, bo eksperymentowałem z nimi. Pomagają ci w analitycznym myśleniu, pomagają ci w robieniu nudnych rzeczy, pomagają ci w sprzątaniu chaty, ale w wymyślaniu rzeczy, pomagają, pomagają na przykład, mogą pomóc, pomóc ci ułożyć tekst, jeśli masz. Ścianę kreatywnych, Pomóż. kreatywnego strumienia świadomości, i musisz znaleźć jakąś strukturę. W tym, okej, okay, w tym też może Ci pomóc. Ale to ogranicza kreatywność, że człowiek robi się płytszy trochę zdecydowanie po tych, po tych lekach. Przy czym jednocześnie nie mówię, że są złe, bo mają swoje zastosowanie, tylko po prostu trzeba wiedzieć na co. Ty długo testowałeś u siebie, zanim dobrałeś jakąś sam sensowną dawkę? Tych na ADHD? Mhm. Ja biorę je raz w tygodniu, tylko staram hmm. się nie, nie brać ich częściej. Bo mam obawy co do, co do tych substancji. Przeczytałem artykuł. Jaką masz obawę? Przeczytałem artykuł, bo to, bo to działa na układ dopaminowy. I teraz moja, to co zauważyłem z efektów ubocznych tych na DHD, jest to, że jeśli pobiorę je przez 2-3 dni z rzędu i potem odstawiam, to potem mam mniejszą satysfakcję z robienia rzeczy. Czyli normalnie, jeśli zrobisz, dokonasz czegoś, powiedzmy, posuniesz mieszkanie. To w naturalnym stanie czujesz przypływ dopaminy, że udało Ci się zrealizować jakiś cel. Tak jak naszym przodkom udało się upolować mamuta i mieli nagrodę w formie dopaminy. Tak chodzisz sobie po domu, widzisz, że jeszcze jesteś zadowolony. Tak. I, i te, zauważyłem, że jak biorę leki na ADHD, potem jak odstawię te leki, to przez jakiś tydzień, dwa tygodnie, nawet po trzech dniach jedzenia, mam mniejszą satysfakcję z robienia rzeczy. I to jest, to jest coś, co mnie niepokoi trochę. Mhm. Przeczytałem również jeden... Yy, jedno bada, na jedno badanie trafiłem, gdzie gdzieś, gdzie sugerowali, znaczy to nawet nie sugerują, medikinet, czyli yy, metylofenidat, substancja na, na ADHD, tak samo jak Aderal, działa na ośrodek dopaminowy i kokaina działa na ośrodek dopaminowy. I gdzieś jest badanie, gdzie to długofalowo wywołuje podobne efekty na ośrodek Nagrody, czyli że generalnie nie wiadomo, czy, czy to wyłączenie satysfakcji jest na stałe. Nie wiemy tego, bo nie ma aż tak dokładnych badań, w sensie, które wybiegałyby w przyszłość 20-30 lat, ale gdzieś mnie to schizuje, że generalnie mogłoby wyłączyć moje poczucie satysfakcji za 20-30 No ludzie na pewno i różnie tego y, y, doświadczają. Ja w, próbowałem cztery razy jak do tej pory bo mam już też przepisane od psychiatry i w, po, poddałem się. Na mnie to działało tak, że byłem zupełnie rozkajrzony. Było jeszcze gorzej niż bez leków. No, byłem, byłem taki, ja bym to nazwał takim otępieniem. Po prostu jesteś taki y, miałem ciekawie. tak, że rozmawiałem na kolu z kimś i po prostu czułem, że za ułamek sekundy stracę wątek, stracę wątek, stracę wątek. A to ciekawe. No. Być a, może za mała dawka, ale ja też nie mam czasu testować tego 20 dni, zanim do, dobiorę sobie odpowiednią dawkę. A zdiagnozowali ADHD u ciebie? Tak. A próbowałeś inny lek? W sensie, bo jest jeszcze. jeszcze nie. Jest Actimodan jeszcze, Modafinil substancja, który jest lekiem na narkolepsję, który to się zrobił podcast medyczny nagle. E... Medyczno-narkotyczny. Modafinil jest lekarstwem na ja mam, mam Modafinil. Tak, próbowałeś? No. To on jest na ja się boję brać takich rzeczy. Ja bardzo lubię stan mentalny, w którym jestem, i jestem. boję się, że coś mnie wytrąci z tego stanu. I jak właśnie brałem te leki i to mnie wytrąciło, to od razu miałem taki. obycie to przeszło, żeby jak najszybciej przeszło. Ciekawe. Um, Modafin jest, jest dosyć łagodną rzeczą, ponieważ to jest w ogóle coś, co Obama brał na, ten, na, na jetlagi. Ja też stosowałem na jetlagi swojego czasu. Um, on działa zupełnie, na zupełnie innych zasadach niż. jest, jest dużo mniej. Na pewno, jest, na pewno jest mniej obciążający neurony, bo on to znaczy nie, nie działa na ośrodkowy układ nerwowy, taki jak wiesz, nie, bo metylofenidat działa trochę na podobnej zasadzie jak narkotyki. Um, I on jest lekiem na narkolepsję i jest przepisywany ludziom na ADHD na zasadzie over the counter, czyli na zasadzie nieoficjalnie jest wypisywany dla ludzi na ADHD. Ale mam znajomych, którzy też źle reagowali na metylofenidat, a na modafinil zareagują lepiej. Ale jest też opcja, żeby po prostu w ogóle nie brać leków. Bo prawda jest taka, że są, że niektórzy ludzie, jeśli twoje ADHD nie jest zbyt intensywne, bo znam ludzi takich, którzy nie potrafią funkcjonować po prostu, yy, są w stanie ogarnąć sobie życie, że funkcjonują na tym ADHD. Okej, okay, jesteś osobą, która będąc na wakacjach nie będzie leżała na plaży, tylko cały czas musi coś robić. Nie ma w tym nic złego. Yy, I pracę jest w stanie sobie ogarnąć. Znam yy. ci, mam znajomą, która ma jakąś pracuje chyba w jakiejś kancelarii adwokackiej i ona ma turbo ADHD i ona funkcjonuje w ten sposób, że ma otwarte 30 zakładek. U mnie tak samo. Zawsze. I tak, wchodzi na 2-3 minuty tutaj. I mówię dobra, to zwrócę za chwilę, bo już mnie to znudziło. Dalej tutaj. I robisz dużo rzeczy na raz. I dopóki to działa, jakie ma znaczenie to, że, wiesz, że nie I robisz czegoś systematycznie? I ludzie właśnie mówią, że ten multitasking nie działa, ale u mnie to dokładnie w ten sposób działa. Nie wiem, czy ty, ty też tak pracujesz, ale ja mam takie cykle, że robię pięć rzeczy na raz i po prostu ty, 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 robię następną, następną, następną i później z powrotem tak. wracam, następną, następną, następną i jestem w stanie skończyć te wszystkie pięć rzeczy, tylko muszę je robić naprzemiennie. Tak. W mojej pracy jest tak, że mi to, mi to, mi moje ADHD bardzo przeszkadza, bo to jest tak, że piszę żart, napiszę dwa żarty i chwilę później zorientuję się, że oglądam jakiś filmik na YouTube. Więc jest bardzo źle. I eee, ja muszę bardzo długo walczyć ze sobą, albo na przykład wejść w stan mentalny, w którym ym, jaram się tym, co robię. Bo jak coś nas jara, to łapiemy hiperfokus i nie ma problemu wtedy. Więc tak, więc u mnie nie jest to najłatwiejsze i mi to utrudnia życie tak naprawdę. I też mam poczucie, że gdybym nie miała DHD, to. Dużo szybciej mi się rozwinął jako, jako komik, bo bardzo dużo prokrastynowałem przez 16, ostatnie 16 lat. Znaczy teraz mnie nie, albo przez pierwsze lata. Dlatego są takie kubki, a nie inne tutaj. To jest. Don't fucking procrastinate. No, bo to, to jest strasznie obciążające. Po prostu e, zabierasz się za każdym razem za jakieś nowe pierdoły i Ja też się właśnie łapię często na tym, że robię coś, robię coś, robię coś. I nagle jestem w kuchni i robię kawę a, albo drugą już, a ja wcześniejszą nawet nie wypiłem. Tak. To, to są takie standardowe rzeczy. No, jest ten problem, że wiesz, ubrania zostają w miejscu, gdzie jest działem i można po prostu śladami podążać, gdzie byłem w mieszkaniu. <noise> Ale nie ja pamiętasz tego. Tak. A jest coś, na co łapiesz hiperfokus? Czyli mówisz, że pisanie takie nie jest. Na co ci się zdarza łapać? Zdarza mi się łapać hiperfokus na pisanie, ale nie zawsze po prostu, wiesz, bo nie zawsze to, co... też. Ciężko złapać hiperfokus, jak zaczynasz pisać jakieś, jakieś teksty i wiesz, nie wszystko, co wychodzi z pod moich palców, jest zajebiste. Więc jeśli siedzę i po 20 minutach wyszła mi seria średnich rzeczy, no to jak mam złapać hiperfokus? A jeśli akurat coś się zdarzy, że. Masz flow. No, nazwijmy to tak, nie? Że napisałem coś fajnego i mówię: O, 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 złapałem coś, to łatwiej jest złapać hiperfokus, bo wiem, że napisałem coś fajnego i okej, okay, dobra, więc yy, zaczyna mnie to jarać. Mnie to bawi, co napisałem, więc jestem w stanie pójść tą ścieżką. No tak, ale. Wiesz, problem jest taki z pisaniem, że zanim wyjdzie coś fajnego, no to może się okazać, że napiszesz dwie strony, zanim pojawi się ta pierwsza e, śmieszna rzecz, nie? I trzeba mieć też świadomość tego, że okej, okay, to jest cały czas gówno, 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 tak. gówno, ale wiem, że gdzieś tam zaraz będzie coś. Wiesz, śmieszne. jesteś osobą, która łatwo się rozprasza i musisz przebrnąć przez dwie strony rzeczy średnich, które, Nawet które nie w, które ciężko się, wiesz, wkręcić tak naprawdę. I to jest, to jest ten problem, tak naprawdę. E, tak, no, jakby, no, ADHD jest dziwna... Dziwna rzecz bardzo. ci wcześniej mnie zdiagnozowali w ogóle? Nie wiem. Właśnie słyszałem, bo ja się zdiagnozowałem 3 miesiące temu. A ty jak byłeś młody? Nie? Jak miałem 13 lat, to ile miałem wtedy lat? 99 rok 2000, coś takiego. I ty brałeś leki od samego początku? I w ogóle wtedy były inne leki. Wtedy dawali na to inhibitory Mao, które w ogóle też są antydepresyjne i pomagają na lęk socjalny. I pomagały, trochę pomagały, bo one też działają na układ dopaminowy. I na pewno pomogły mi trochę w sensie, jakby zobaczyć, jak to jest, funkcjonować normalnie, bo ja byłem dzieckiem, które potrafiło w, w klasie wstać i zacząć chodzić po klasie. Do tego stopnia? No, do tego stopnia było. Też ja miałem napady złości bardzo duże i to był to chyba największy problem, z którym moi rodzice walczyli, że nie kontrolowałem. No, to jest serio tak, że krzyczałeś na ludzi ze sceny? Eee, tak, były takie momenty. Tak, tylko teraz tego nie robię, no. jakby po prostu nauczyłem się. Nauczyłem, Ale... nauczyłem się po prostu wyłączać tę część osobowości ze, na scenie, bo to nie ma sensu, bo to rujnujesz, ty przegrywasz koniec końców. nie? Ja Rujnuje swój występ i tworzy się taka atmosfera, której nie da się odkręcić potem i to było zupełnie niepotrzebne. Widzisz, to są właśnie momenty, z których ja się śmieję i jednocześnie w tył głowy się zastanawiam, czy Ja na pewno powinienem się z tego śmiać. Pewnie stary. Przyprawdy jest taka z złością jest ten problem, że. To trzeba i trzeba zrobić wszystko, żeby nie być gościem, który, jeśli ma się anger jest, trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby to jakoś ogarnąć. Bo prawda jest taka, że jeśli, e, jeśli się denerwujesz i próbujesz coś powiedzieć racjonalnego, to głupie rzeczy wychodzą z. W sensie są albo nie, nie tylko nieracjonalne. To jest jak ten ból też może zajętą część głowy tym gniewem. Tak. Jeszcze wracając do tego ADHD i neuroatypowości, czytam o tym właśnie książkę. I ja czasami miałem do siebie pretensje, że miałem wrażenie, że wydziwiam, że mam jakieś takie dziwne, bo ja nie, nie lubię chodzić do restauracji. I zawsze się zastanawiałem, czemu ja nie lubię chodzić do restauracji. Jak czytam tą książkę, no to czytam tam dużo tego, że my jesteśmy dużo bardziej wrażliwi na różnego rodzaju bodźce. Ja skumałem, że ja nie lubię chodzić do restauracji, bo tam jest wchuj głośno, cały czas stukają tymi widelcami i słyszę wszystkie rozmowy na bieżąco. Jakby siedzisz tam i nie możesz się skupić na tym, że z kim siedzisz, dlatego, bo siedzi rzeczy się do, do, dookoła ciebie. I zawsze myślałem, żeby wydziwiam, a to okazuje się, że nie jest, jednak nie jest wydziwianie, tylko po prostu ja mam dużo większą wrażliwość na takie rzeczy. Totalnie się zgadzam. W sensie ja akurat nie mam problemów z chodzeniem do restauracji, na przykład mam problem z chodzeniem do kina. Bo nie jestem w stanie skupić się na filmie, bo ludzie jedzą, bo mają potrzebę jeść. Z jakiejś przyczyny, oglądając film, musisz jeść jednocześnie. I ja opowiadałem tę historię w innym już podcaście, ale do nas szybko ją napompnę. Poszedłem na Poor Things i. Koleś wyciągnął. Poszedłem do kina, w którym nie sprzedają jedzenia. Specjalnie? Tak. I koleś Bakerolsy wyciągnął. Najgłośniejsze jedzenie. Ale no to jest już skurwe seństwo, no bo jak jeszcze w tym kinie, no to wypadałoby cicho. Chociaż. Ale to no, pewnie no, z naszej to. perspektywy, gdzie my jesteśmy takimi osobami, że wiemy, że komuś może to przeszkadzać. Jak jesteś tak. taką osobą, że masz wyjebane i tam mówiasz, samochód może jeździć obok i się nie będziesz tym przejmował, no to jeszcze by te chipsy i... No tak, ale nawet w tym kinie pojawiło, pojawiła się plansza. Taki komiks był, kto ginie pierwszy i na drugim okienku było ten koleś z ci psami, Że na zasadzie jakby... <grym> to, to nie tylko ja tak mam, nie? Wiesz, ja wtedy wiesz, wyszedłem z filmu po prostu i ściągnąłem film z Torentów i obejrzałem go na chacie bo po prostu. To było dosyć absurdalne. Ja robię tak samo. Ostatnio byłem na Dune'ie dwójce. I wysiedziałem do końca, ale tak mi było niewygodnie. Jakby jest tam tyle rzeczy niekomfortowych w kinie, że stwierdziłem, że już nie będę więcej chodził. Że to nie jest wcale przyjemne. Przede wszystkim w domu możesz sobie przeskrolować dalej, czy jakiś wątek cię nudzi. A w kinie musisz siedzieć i oglądać cały ten film. Oficjalnie się pożegnałem z kiną. No, zdarza ci się przeskrolować? Oczywiście, że tak. Najbardziej <ślesk> lubię, jak oglądam serial drugi raz i wiem, że są jakieś wątki, które mnie nudziły poprzednim razem, to sobie tylko scrolluję do tych, które mnie tak. ciekawią. Dzięki y -hmm. temu nie marnujesz tyle czasu na serial. No tak, ale tak coś, jak coś cię nudzi, no to lepiej już nie oglądać no tego wtedy. to jest tylko no bo... wątek. No niby tak, no. no ale to znaczy to świadczy o tym, że coś się zdobiesz, źle zrobione. Ja, ja, ja na przykład mam, mam znajomego, który żeby nie marnować czasu oglądał filmy na przyspieszeniu, na razy tam. O tam tego bym jeden i plan. dwa, jeden i półtora i <laughs> wiesz, ja, ja, no. No ciekawie, ciekawy sposób na wiesz co ty robotem jesteś, że w przyspieszony sposób chcesz konsumować, konsumować kulturę? Ja ludzi tam siedzą nad timingiem, kiedy ktoś ma coś powiedzieć, gościu, chuj, jeden, dwa, przyspieszenie. Tak. No to jest spokój. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś dźwięki, które mnie irytują, ja mam bardzo duży problem z tym, jak ktoś jest z otwartymi ustami, jak ktoś mlaska. To jest dźwięk, który mnie morduje po prostu, i ja wtedy potrafię też, nie wiem, przerwać jedzenie i wyjść. jak w restauracji, ktoś tylko chce przy stoliku obok i głośno je. Ja się zawsze zastanawiałem, o co chodzi o ludziom, którzy słuchają podcastów, no bo z uwagi na to, że prowadzę podcasty, to widzę różnego rodzaju komentarze właśnie odnośnie jakości dźwięku. I ludzie czasami mają pretensje o to, że ktoś gada. Im. I do, do mnie też mają pretensje, że ja też trochę tak robię. I tak sobie myślałem, o co im chodzi? Ale może to też są tacy ludzie, którzy są po prostu wrażliwi na takie elementy. Tak. A są w ogóle ludzie, którzy lubią takie dźwięki, na przykład jakieś ASMR-owe. Tak, 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 takie. to. To jest tak. Ale tak, ale niektórzy na przykład słuchają dźwięku mlaskania dla przyjemności. Ja takie, tak, ja widziałem takie filmiki, taki największy koszmar po prostu. Co za horror. I tak, i to jest tak, to jest kwestia tego, że jesteśmy bardziej wyczuleni po prostu na, na bodźce. No i dla mnie naj... Mi to dalej jest ciężko przy, przyjąć, że to nie jest spierdolenie, że ja nie wydziwiam. Mi, to, mi w, odnośnie samego siebie jest ciężko to przyjąć. Ja mam cały czas wrażenie, że ja wydziwiam po prostu, że nie nic Ale to jest miłe bardzo, moim zdaniem, bo dajesz bardzo duży kredyt zaufania względem innych ludzi, że to inni ludzie są normalni. W sensie na swój sposób to jest, wiesz. Bardzo, bardzo miłe. Bo ja wolę. Staram się ja, nie robić z siebie ofiary. Tak, to ja, bo to ja, ja jestem z tej drugiej strony, gdzie ja zakładam, że wszyscy dookoła są z jadani. To też nie jest dobre, nie, no bo też możesz stać się wtedy dupkiem względem ludzi, więc też jakoś trzeba to kontrolować. No i ja staram się nad tym pracować, bo ja też mam takie podejście, no, może nie to, że mam, ale miałem i kurde, no to, to komplikuje bardzo życie. Jak masz z tyłu, jakby podświadomie myślisz w ten sposób o ludziach, to z ciebie to będzie wychodziło. Nie jesteś w stanie tego kontrolować. Na przykład, tak jak ci mówię o impro, gdzie rzucasz rzeczy po prostu z głowy, to jeśli masz jakieś przekonania na takim podświadomym poziomie, no to z ciebie to wyjdzie właśnie wtedy, bo nie jesteś w stanie skontrolować tego, co mówisz. Tak, 100%. No tak, no w sensie w improwizacji. Z improwizacji nawet nie jesteś w stanie. Pojawiał się problem w komedii, że niektórzy komisji, którzy zajmowali się improwizacją, zdarzało im się mówić teksty z zasłyszane gdzieś z serialu albo z i tak dalej, co jest bardzo dużą grzechem w świecie komedii tak naprawdę. Z jednej strony. Na przykład Robin Williams był o to posądzany bardzo, że kradł żarty. I z jednej strony tak, to jest bardzo złe, ale z drugiej strony, jeśli jesteś improwizatorem i to jest komik, który też nie pisał materiału, bo wychodził z pustą głową na scenę i improwizował godzinę bangierskiego materiału po prostu. To jeśli jesteś improwizatorem, to nie kontrolujesz tego, co mówisz. Więc tam z twojej podświadomości wychodzą wszystkie rzeczy, włącznie z tymi zasłyszanymi. Więc jeśli to... dużo szukasz materiałów różnych, szukasz swoich znajomych, no to będziesz to powtarzał, to się po tak. prostu przyjdzie do głowy. Tak, jeśli improwizujesz, bo jeśli wiesz, jeśli napisałeś coś i pochłonąłeś żarty znajomego, no to już nie ma wytłumaczenia na to. No i Robin Williams na przykład przestał chodzić na występy stand-upowe, żeby, żeby nie kraść po prostu. Tak, nie, nie ma innego wyjścia. No, no bo i nie da się przed tym obronić, przecież to ci będzie wychodziło z głowy. Tak. A ty mocno przekładasz że tego, jak, jak piszesz tekst, masz jakieś takie obawy, że komuś coś ukradniesz przez przypadek? Staram się nie mieć paranoi na ten temat, ale jestem uważny. Jeśli na przykład wyczuję, że coś już gdzieś słyszałem, to staram się to po prostu olewam to. Czasami po prostu też my nawzajem jakoś wspieramy się w tej kwestii, że jak usłyszę, że mój znajomy mówi coś, co mówił jakiś komik, mówię: OK, wiesz tylko, że ten komik to mówił. No i wiesz, i teraz oni mają walkę z ego, nie, czy na zasadzie ale przecież ja to wymyśliłem to nie może. Ja to sam wymyśliłem, no okej, okay, ale to jest to samo, nie? więc jakby. A to nie jest głupie z twojej perspektywy? Ja się nad tym zastanawiałem ostatnio, bo pamiętam, że był u mnie inny komik i właśnie powiedział jedną rzecz, gdzie później powiedział, że ktoś mu napisał, że to było tam z jakiegoś innego materiału i że to jest przypał, ale przecież to w taki sposób przecież świat działa. że ty, Jeśli ty powiesz coś zajebistego, na przykład wypuszczasz jakiś fajny produkt, albo, nie wiem, fajną muzykę, no to później powstają rzeczy bazujące na tym. Używają trochę podobnego bitu, używają trochę podobnego tekstu, używają trochę podobnego głosu. No <laughs> tak, ale, to jest? Jest, ale jest takie, taka instytucja jak plagiat, również w muzyce, nie? że mhm. jeśli używasz, wiesz, bez, 1 do jeden bez czyjeś zgody, no to wtedy jest, wiesz, jest problem. I ja widziałem sytuację, że jakiś komik powiedział ukradziony żart na YouTubie, Drugi komik to zgłosił, i YouTube zdjął ten filmik. Aha, czyli to już tak Były na takie sytuacje. Oczywiście, były takie sytuacje. Wiesz, I komicy też traktują to bardzo poważnie, i staramy się, wiesz, dlatego bardzo wszyscy wspierać, bo to jest w interesie wszystkich, żeby e, żeby nie być okradanym, wiesz, Z Zmocniłem pracę. No bo ty siedziałeś kilka godzin, nie coś, testowałeś to później na open micach, a ktoś przechodzi i sobie po prostu juma, to gotowy materiał. Plus na poziomie jakimś czysto egzystencjalnym to niesprawiedliwe. Francuscy komicy, przez to, że w Francuzi nie gadają po angielsku raczej. W sensie do niej generalizować, ale nie gadałem po angielsku, eee, wypłynęli na tym, że tłumaczyli, tłumaczyli. tłumaczyli amerykańskie żarty i stali, i kilku z nich zaczęło stadiony sprzedawać, zbudu, budując karierę na kłamstwie i na kradzionych żartach. Gad, no. gad El Malech i tam paru, co śmieszne, bo gad, gad El Malech kradł żarty od Jerego Seinfalda, gadał je po francusku i potem był supportem Jerego Seinfalda on nic o tym nie wiedział. To w ogóle, wiesz, fascynujące. Więc tak, no jest coś takiego, plus też koniec końców ja robię to dla sztuki, w sensie ja traktuję to, co robię jako sztuka, więc... Bo to jest sztuka. Jest, więc jeśli to jest sztuka, to jakby musimy starać się być oryginalni, żeby to wyszło, wiesz, od nas, a nie, wiesz... To jest twoja ekspresja, nie? Próba hmm. zajumania żartu po to, żeby sobie nabić wyświetlenie. No maksymalnie, więc to powinno być nawet w naszym interesie, żeby to było oryginalne i świeże i żebyśmy byli pionierami w tym. Kiedy u Ciebie był taki moment, że miałeś wrażenie, że zaczyna ci dobrze iść? Pamiętasz taki moment? Mm, I też pytanie, jakoś... co, jak ty byś definiował, że zaczyna ci dobrze iść? No bo z jednej strony możesz powiedzieć, że to chodziło bardziej o to, że zaczynasz robić naprawdę dobry materiał, albo z drugiej strony, że ludzie zaczynają być tym bardziej zainteresowani, chyba że to się jednocześnie połączyło. Wydaje mi się, że to zaczęło dobrze iść w momencie, w którym. Nauczyłem się bardzo gęsto rzucać żartami, że mój materiał jest bardzo ma bardzo duży współczynnik laughs per minute. był było jakieś 2015 rok, może, może 14, że jak już wychodziłem, to musiałem zadbać o to, żeby, żeby śmiech był co chwilę. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym już stałem się technicznie dobry. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o treściowo, no to to jest. Jakaś taka subiektywna kwestia, bo człowiek ewoluuje, nie? Inną osobą byłem, jak miałem 27 lat, a inną osobą jestem teraz, jakbym 37 i inną osobą będę za 10 lat, więc ja wierzę w to, że ludzie się, wiesz, bardzo zmieniają. Ale też ale też jeszcze dokończę wątek. Mam bardzo duże nadzieje co do tego, że, że ta ewolucja się może nie zatrzymać. Że jeśli nie będę miał jakiejś choroby z gatunku Alzheimera czy Parkinsona, czy coś takiego... Na no to nie możesz mieć leków w domu. No nie mogę niestety. To jeśli będę cały czas rozwijał to, to to się będzie rozwi rozwijać. Komicy, ja widziałem komików w Stanach, którzy robią to od 30-40 lat. I widać ogromną różnicę między komikiem, który robi to 40 lat, a komikiem, który robi to 20 lat. I niby można by odnieść wrażenie, że to już nie powinno być różnicy. Że oboje są genialnie doświadczenie, jakby ciężko mieć w ogóle zebrać takie doświadczenie, ale jednak każdy dodatkowy rok to jest... Tak, no maksa. No więc wiesz, ja robię to 16 lat, ale wiesz, nie mogę się doczekać, wiesz, co będzie za 10, 20 lat. Czyli ty chcesz robić to do końca życia? Tak, na maksa. Kurde, to zajebistą robotę sobie znalazłeś, co? Że no. jesteś taki przekonany, że to jest coś, co chcesz robić do końca życia. Zwłaszcza za DHD, że nie, nie myślisz, że dobra, tak. zaraz zrobię 7 innych rzeczy. <noise> wiesz, mam ambicje do robienia też innych rzeczy. Na pewno komedią chcę się zajmować do końca. Na ten moment chciałbym stand-upem się zajmować do końca. Kto eee, wiem, może też zmieniamy się jako ludzie. Może się okazać, że za 20 lat stwierdzę, że już nie mam siły na to. Ale tak, ale na ten moment i od 16 lat mam takie wyobrażenie, że chciałbym być, do, dotrzeć do momentu, gdzie będę dziadkiem, który po prostu... Wtedy dopiero będziesz rzucał hardporowe żarty takie z to, to, to już będzie mi obojętne, wtedy <grym> zapomnę. Śmiejecie się, też, nie też, śmiejecie się, chuj z tym. Też społecznie będę pochodził z innych czasów i będę, wiesz, uchodził za dziada, który po prostu przy wigilijnym stole był kocze. Ale no ale tak, no jakby, wiesz. A dla ciebie, no bo powiedziałeś, że cały czas się zmieniasz, ale ty, czy ty przypominasz sobie taki moment, gdzie uważasz, że to był taki kluczowy moment zmiany? Um, tak jak wspomniałem wcześniej, chyba to Chicago, wiesz, jak wróciłem z Chicago, to po prostu zacząłem więcej pisać i bardziej zadbałem właśnie o gęstość swojego materiału. Wydaje mi się, że to jest moment, który dużo zmienił mm -hmm. e, artystycznie, nie? Jeśli chodzi o karierowo, no to były jakieś poszczególne momenty, gdzie coś poszło mi lepiej, jakiś film miał więcej wyświetleń i nagle lepiej mi się sale sprzedawało, po prostu więcej ludzi przychodziło z wielkim entuzjazmem. Um. Cześć! Słucha nas wielu interesujących ludzi, takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich Twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner.pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. Komedia się mocno, tak mi się przynajmniej wydaje, mocno się rozwija w Polsce, nie? To nie? Bo na pewno nie jest tak popularna jak w Stanach, ale jest coraz bardziej popularna, że ten rynek rośnie, dobrze myślę? Tak, zdecydowanie, no. Wydaje mi się, że wiesz, że komedia zawsze jest, była popularna, tylko komedia jest czymś innym dla różnych grup społecznych, nie? Jakby wiesz, ludzie zawsze lubili się śmiać i to jest jakaś, wiesz, jakaś instytucja, śmiech, która, no to ciężko mi sobie wyobrazić społeczeństwo bez, bez śmiechu zupełnie, nie? No, to jest taka forma y, rozładowania emocji i też poradzenia sobie z niektórymi problemami. Jak ludzie się śmieją z jakichś takich trudnych wydarzeń, to też jest jakaś forma, właśnie odreagowania tego, że czegoś doświadczyli i nie wiedzą, jak sobie z tym inaczej poradzić. Pójdą, ktoś powie jakiś śmieszny żart na ten temat i nagle to mega śmieszy. I czasami to stanowiące, że ludzie się śmieją z czegoś takiego, ale to znaczy, że mieli w sobie te emocje, które muszą z siebie wyrzucić. Tak, zdecydowanie, no. Myślę, że COVID był właśnie takim momentem, gdzie trzeba było sobie z tego pożartować, żeby ludzie się trochę zluzowali. Prawda, ale był też bardzo, wiesz, polaryzujący, nie? Wiesz, w kontekście... Powiedziałeś, że straciłeś wtedy widzów. Jakoś odczu... odczuwalnie? Jakby... Eee, no widziałem no, w statystykach, <laughs> że ktoś tam, wiesz, że trochę osób podlubiło tę stronę, eee, mój fanpage, mhm. ale... Tak, no ogólnie jest coś takiego, że trud, jak, jak spojrzysz na statystyki, to przybywa ci fanów, niezależnie od tego, co robisz, ale też ubywa. Zawsze, no tylko po prostu szybciej przybywa. Że jest taka ilość treści dzisiaj w internecie, że wszyscy walczymy o uwagę, tak naprawdę. Mhm. I to jest nieskończona wiesz, walka. No, ale fajnie, żeby to było tak popularne. Ja czekam na taki moment, jak to będzie aż tak popularne jak w Stanach. To by był fajny moment, gdzie ci komicy to by byli jedni, takie, jedne z największych gwiazd w Polsce. Ja się zastanawiam, czy tak nie jest już. Są, są komicy, którzy stadiony zapełniają, spotki, torwary po kilka razy. To już jest mainstream tak naprawdę. Nie, ma, nie, ma, nie mieliśmy aż tak dużo programów telewizyjnych z tym związanych, bo tam było jakieś Comedy Central. Tam był program Last Comic Standing, coś w rodzaju Mam Talent, chociaż u nas też bo już kiedyś, był taki program Zabij Mnie Śmiechem, e, no, tylko jeszcze był mocno żony kabaretowym vibe'em bardziej. E, nie wiem, czy da się bardziej jeszcze to rozwinąć. No, w sensie, że, że dobra, da się, może być więcej klubów komediowych jeszcze. No i może być więcej tak rozpoznawalnych komików, którzy będą zapaniali studiony. To prawda, no. Pytanie też, czy wszyscy komisji są zapełnić stadiony? Ja na przykład mam coś takiego... ja uważam, że ja że stadion zabija vibe komediowy kompletnie. To jest, to jest jak granie w plenerze moim zdaniem. Ja występowałem na stadionie i poszło mi bardzo. Ja myślałem, że poszło mi źle i potem wiedziałem filmiki i poszło mi bardzo dobrze. Tylko po prostu tak, na scenie masz wrażenie, że śmiechy nie dochodzą do ciebie, bo ludzie są 100 metrów od ciebie. Mhm. Ehm, tu się śmieje ktoś, tu się śmieje ktoś, i fala śmiechu, jakaś taka wasz bardzo powolna, i tu się jakoś ten śmiech się wlecze jakoś tak. I to jest podobno dobry występ na stadionie. Znaczy, nawet nie podobno, bo widziałem, byłem amerykańskich komików zobaczyć na stadionie, i też ten to samo wrażenie, nie? Światowej klasy komik, mu bardzo dobrze idzie na stadionie, i ten śmiech niesie się jakoś powoli. Jak jesteś w teatrze albo w klubie, jest ściana śmiechu, która idzie na ciebie, no i okay. ona jest co chwilę. Może to jest inne środowisko, do którego się po prostu trzeba dostosować. Dla mnie to i tak jest ciekawe, jak właśnie słucham sobie was i mówicie jakiś żart i tak zaczynacie mówić coś, i nagle przerywacie do tego, bo sala się dopiero zaczyna śmiać, bo po prostu potrzebowali trochę czasu do tego, żeby zareagować na to. No czasami tak, jest poza. Ale przestrzeń ma ogromne znaczenie. I prawda jest taka, że oczywiście, występ na stadionie nie podbije twojego. I generalnie, jak podbijesz. No tam, jak się zaraża śmiechem, tam to musi być dopiero. Jakieś Właśnie takie... nie. Pójdź kiedyś na występ, na stadionie i do teatru. Zobaczysz, zobaczysz, jaka jest różnica. W sensie, możesz mi nie wierzyć, pójdź sam sprawdź. Bo widzowie, pójdźcie sami sprawdźcie do teatru i na stadionie. Nie musicie mi wierzyć. Różnica jest ogromna. I są komicy którzy są... Jest jeden, jest jeden komik w Polsce, który mógłby sprzedawać stadiony i zdecydował się właśnie z tego powodu nie, nie chodzić na stadiony, bo to nie jest komediowa atmosfera, jest to Abelard Giza. On z, został przy dużych teatrach, gdzie jest ściana śmiechu i to mi się podoba, bo widać, że, to, że robi to dla sztuki, a nie dla napompowania własnego ego albo portfela. Niestety, jeśli ktoś, jeśli jest komik, który występuje na stadionie, i jeszcze mówi, że jest fajna atmosfera na stadionie, no to po prostu ego zasłoniło racjonalne, racjonalne, racjonalne myślenie. Hmm. Może to jest do sprawdzenia. W sensie, to jest. Ja wypowiedziałem swoją opinię. Każdy może to sprawdzić. Ja wiem, jaki będzie wynik tego sprawdzenia po prostu. Bo każda osoba, która była na jednym i na drugim typu na jednego i drugiego typu wydarzeniu, to powie to samo. Czyli ty jak występujesz, to dla ciebie najważniejsze jest to, żeby ludzie się ćmiali często i pewnie. Do tego, żeby się po prostu popokali ze śmiechu. Tak, nie? oczywiście, no bo na tym polega ta sztuka, nie? Jakby to nie chodzi o to, żeby wielbiło mnie 6 tysięcy osób w jednym miejscu na raz. I też prawda jest taka, że to też już jest chciwość po prostu. Prawda jest taka, że możesz wystąpić w teatrze na 500 czy 1000 osób 6 razy i masz zajebiście 6 występów, a możesz wystąpić raz na stadionie. I mieć średni występ, ale mieć, wiesz, świadomość, że 6 tysięcy osób na ciebie przyszło. No przecież to nie jest żadna różnica, no, że wystąpienie raz, a 6 razy. I wiesz, a, a, a jest ogromna różnica dla sztuki, którą robisz. Mhm. No, z perspektywy komika rozumiem. Pytanie, jak widzowie na to reagują? Czy oni nie wolą być na stadionie i doświadczać tego właśnie w takiej większej grupie? Powiem Może... tak. Na pewno mają wrażenie, że to jest większe wydarzenie, że to jest lepsze wydarzenie, bo jest stadion. Oczywiście wszyscy, wszelkie intuicje przemawiają za tym. Ale jeśli pójdzie się porównasz sobie, to w ogóle jest no-brainer i nie znam osoby, która doświadczyła jednego i drugiego i porównała to i stwierdziła, wolę stadiony. Nie, nie, nie spotkałem nigdy takiej osoby. Ja też. Ja, ja też z perspektywy widza, bo ja jeździłem na amerykańskich komików. Ja widziałem Luisa Siqueira na stadionie dwa razy w Madison Square Garden i na o Arena. To już na większym się nie da być. Nie da się. I widziałem go w klubie na 100 osób w Comedy Cellar i w teatrze polskim na 500 osób. To jest jak niebo i ziemia po prostu. To jest ten sam komik z tym samym materiałem. Miał dobry dzień również na stadionach. Kompletnie inny odbiór jest. Jak ty rozróżniasz u siebie dobry dzień versus słaby dzień, jak jesteś na scenie? No, wiele rzeczy. Na przykład, czy wiesz, czy jestem przeziębiony, czy mam gorączkę, to też jest problem, że mnie nie Staramy się nie odwoływać występów, bo to jest bardzo problematyczne, że musimy chorzy pracować, na przykład. A oczywiście, tak, żeby nie zarażać nikogo, jak ten będzie no, się ma covid czy coś, to się po prostu wtedy przykłada, ale. Mhm. Ale innym, inną rzeczą jest na przykład, e, czy się wyspałem, e, czy jest, coś mnie rozrażniło przed występem. Ale czy jesteś wtedy wolniejszy, jakby uwolnie ci słowa przychodzą <grym> do głowy, czy jak to wygląda? Myślę, że tak, że jak, jak ja nie niewyspany, to mój mózg funkcjonuje 30% gorzej co najmniej. E, I wtedy potrafię dłużej się zastanawiać nad czymś, co mam powiedzieć, i ta energia też pada. E, ja przez to, że idę w monologii, jak występuję długo z materiałem, potrafię zdać się na swoją pamięć mięśniową. Raczej nie robię tego, staram się być tu i teraz z publicznością i doświadczać tego razem z publicznością. Ale jak jest sytuacja, że ja miałem jakieś problemy z napadami lękowymi, miałem rozregulowany, jak to się mówi, nerwicę lękową, po prostu, mhm. którą wyleczyłem, ale mimo wszystko wiesz, jestem osobą jest coś neurotyczną i to wraca. Z średnio raz do roku mam napad lękowy. Jestem w stanie z tym funkcjonować. Tylko raz do roku zdarza się też, co się czasami zdarza, że to się, dzieje, że to się dzieje przed występem, na przykład. Więc w takiej sytuacji e, najczęściej ja mam wyuczony ten materiał na tyle, że zdaje się na moją pamięć mięśniową. I ja wtedy wyglądam, jakby wszystko było ok, ale wewnątrz ja umieram. Nie? Jakby czuję się fatalnie wtedy po prostu. Więc zdarzają się raz, teraz do roku takie sytuacje. Co to, co to znaczy mieć atak lękowy przed występem? Nie, nie do końca potrafię sobie to wyobrazić. Nerwizja lękowa polega na tym, że po prostu czujesz yy, lęk bez powodu. I nagle znajdujesz się jakby za szybą, wszystko staje się bardzo nierealistyczne, czujesz napięcie w organizmie, st starasz się znaleźć powód, powodu nie ma. Po prostu jest jakieś rozregulowanie na poziomie. I ty w takim stanie prowadzisz występ? Tak. Fuck. No. Później schodzisz, chyba e, kropelka potu ci ścieka. <grym> <Uu. grym> Ale to, że po mnie nie widać tego wtedy, bo zdaje się po prostu na moją pamięć mięśniową. I wtedy wiesz, wyłączam się trochę, jakby... Ale to przechodzi ci podczas występu, czy... Nie. ja. <grym> tak, to jest dosyć problematyczne. To dosyć, mówię, to ma... dosyć problematyczne. Ale tak. znaczy, wiesz, tylko znowu, nie ma sensu, żebym znowu wracał na leki z powodu tego, że raz do roku mam taki epizod, bo wiesz, jednak no, leki mają trochę tych efektów ubocznych i jednak... To jest jakiegoś przebacowania, czy jakby udało ci się znaleźć powód, dla którego akurat wtedy ci się to zdarza? Mam teorię. Moja teoria jest taka, że jak po prostu e, zaburzenie jakiejś równowagi hormonalnej w neuronach, po prostu. W sy, wiesz, sytuacji jak. No nie, wiem, przy, pomijając kwestię jakąś, wiesz, użytkową, jak jest sytuacja, że jest 5 występów z rzędu i codziennie po prostu dostajesz super zastrzyk dopaminy, no to jest. Na poziomie, na, na poziomie neuronalnym no to z takiego się wciągało kreskę koksu. I później masz po prostu zjazd. To... Tak, no więc po prostu to jest normalny, normalna reakcja organizmu na zbyt dużą ilość przyjemności. Mhm. Więc na przykład coś takiego może spowodować to. A te, wy, te wyjazdy to nie, nie wyjazdy, występy. Mm, bo... To nie jest tak, że one cię dojeżdżają mocno mentalnie, że idziesz na występ, robisz występ i później jesteś skraszowany, taki naprawdę mocno zmęczony, po tym jak już zjedzie to wystrzenie, o którym wcześniej mówiłeś, że. Jest, ale większym problemem są i podróżowanie, podróżowanie, że to jest naj, najbardziej męczące, że siedzenie w jednej pozycji, czekanie i. Sam występ jest przyjemny, po występie jest bardzo przyjemnie. W ogóle to już jest w ogóle taka rzecz związana z tym, że byli komitety, komit czy. Znaczy, ja też kiedyś miałem ten, może ten, nie ten problem, ale miałem taki motyw, że ludzie, artyści tuż po występie sięgali często po alkohol, żeby właśnie. Podtrzymać ten stan? No, na przykład podtrzymać go. No bo to picie po występie jest strasznie przyjemne. I prawda jest taka, że jak po występie zdecydujesz się na piwo, to często się nie kończy na tym jednym piwie, bo czujesz rausz, czujesz jeszcze większe pobudzenie wtedy. I gdzieś przeczytałem jakieś zalecenie, że jeśli już w ogóle się nie powinno pić alkoholu, bo jest niezdrowy. Ale jeśli już masz pić, to żeby poczekać godzinę po występie, żeby trochę zeszło z ciebie. No bo to jest tak, jakbyś mieszał jakieś ożywki po prostu, tak naprawdę. wiesz, Nie powinno się czegoś takiego robić. No a występowanie, zwłaszcza w takiej formie, gdzie rozśmieszasz całą salę, to to musi być turbo stymulujące. Jest, na no maksa. no. jest czysta, czysta dopamina po prostu. Wspaniała sprawa. Nie. No, dlatego się zastanawiałem, bo rzadko od kogoś słyszę, że ktoś chce robić coś do końca życia. Też nie wszyscy mogą, no bo jak rozmawiam ze sportowcem, to oni będą za 10 lat nie mocno fizycznie, więc nie mogą. Ale jak ty opowiadasz mi, że chcesz robić to do końca życia, no to, to, to widać, że znalazłeś naprawdę taką zajebistą dziedzinę dla, dla siebie. Tak. I taką, która cię nie katuje, bo też niektórzy mają tak, że robią coś, ale czują się na, na maksa skatowani, tym więc zawsze się zastanawiałem, czy na pewno chcą robić to do końca życia. Tak, to maksa, no wiesz, też są inne rzeczy, które mnie zajerują. Napisałem książkę też ostatnio i strasznie mnie to zajera. I to jest jakaś rzecz, którą bym bardzo chciał y, rozwijać. I właśnie niewydarzone historii, to są w ogóle krótkie, krótkie opowiadania mhm. i miałem mega fan przy tym. Po, po pierwsze dlatego, że zająłem się jakąś inną dziedziną y, sztuki i to było coś zupełnie nowego dla mnie, ale jednocześnie dosyć dobrze czułem się robiąc to i miałem hiperfokus praktycznie przez całe 7 miesięcy, co pisałem tę książkę. Ee, więc tak, no, ale m, tak jak wspomniałem, mam wyobrażenie, że chciałbym robić stand-up do końca życia, bo ja mnie zarówno aspekt pisania, aspekt występowania, aspekt, aspekt e, nagrody. W ogóle też pozwolę sobie na krótką, reklamę, bo na, je, na, na krótką reklamę. Na jesień wyruszam w trasę po Polsce i będę tam w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku. Wszystkie na jesień przy... to znaczy, kiedy zaczynasz? A, bo już mamy jesień. E, <głos> <głos> 2 października jest premiera e, i potem Właśnie do końca roku mam już ustawione, uste, ustawione granie i będzie sporo. Trzy razy w tygodniu? Średnio trzy razy w tygodniu wychodzi jakoś, więc sporo, sporo będzie tego występowania. No i jeśli się uda, to będę robił to jako starsza, starsza osoba. Nie? Dużo masz występu w Warszawie? Na tej trasie? Yy, tak, są trzy występy w Warszawie dwa pod koniec października i jeden w grudniu. W klubie komediowym. Nie pamiętam dokładnych dat, ale można znaleźć na kubilecik. W ogóle jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, nie? Że na zasadzie, bo ja jestem bardzo osobą wkręconą w science fiction jakieś takie tematy transhumanizmu, że wiesz, mówimy o, tak, o czymś takim, że robimy coś do końca życia, nie? A wiesz, już nie wiadomo, jak biologia pójdzie do przodu, nie? Może się okazać. I ile będziemy że, żyli, nie? Może się okazać, że nie umrzemy, nie? Wiem, że ludzie na to śmiechem reagują, że, na zasadzie, że to jest infantylne, ale to nie jest takie głupie. Teraz są. To że, nie że... jest w ogóle głupie. Po drugie też pytanie, co to znaczy przeżyć, bo jeśli zostaniesz się półcyborgiem i wymieniam ci połowę organizmu na jakieś takie syntetyczne rzeczy, to wtedy jeszcze żyjesz, czy już nie żyjesz to coś maszyną, czy jesteś dalej człowiekiem, ale teoretycznie to jest możliwe. Jako osoba studiująca filozofię mam odpowiedź na to pytanie. E, nie, że nie, nie mam odpowiedzi na pytania filozofii, ale tak, ja długo rozważałem ten wątek. Prawda jest taka, że w, w filmie Science Fiction często pokazują motyw kopiowania świadomości, kopiowania umysłu. Że że przenosisz na zasadzie kopii, no to nie przenosisz, tylko jesteś kopią wtedy. I w takiej sytuacji to nie jesteś ty, moim zdaniem. No bo jeśli skopiujesz to, co jest tutaj i przeniesiesz do robota i ciebie zabiją, no to to jest kopia, nie? Ty umarłeś tak naprawdę, nie? Ty jesteś tutaj w mózgu, nie? Więc jeśli przekopiują to na dysk, to ty jesteś kopią tylko. Przyjmując, że ty rzeczywiście jesteś w mózgu, idąc tą ścieżką. Przyjmując, że że, jest, że nie ma dualizmu, że nie ma duszy, tak. Ja generalnie zakładam to, że że, że świadomość bierze się z mózgu i rdzenia kręgowego. Natomiast, e, jeśli robimy jeśli jakiś jakieś takie eksperymenty jak doprowadzić do sytuacji, żebyśmy my byli syntetyczni, ale zachowali własną tożsamość. I to jest sci-fi'owe rozwiązanie. Wszczepiają ci nanomaszyny, które po kolei zamieniają każdy neuron na syntetyczny odpowiednik. I to jest proces, który by trwał wiele miesięcy. No i po wielu miesiącach masz po prostu już syntetyczny mózg. No i tak, potem... no bo jeśli uwielbię ci rękę i zamontują ci rękę taką robotyczną, którą możesz ruszać, no to dalej jesteś ty, to jest dalej to twoja, to jest ręka, twoja jest ręka, ręka inna. Nie? Jeśli w przyszłości będzie prawdopodobnie nawet lepsza niż ta, przyjemniejsza w dotyku, tak. wytrzymalsza tak. i tak dalej, no to dalej jesteś ty. Więc teoretycznie jest... możemy za ciekawe, czy, no i wtedy zostanie dalej problem świadomości, czy ta świadomość tam zostanie, czy nie. Tak. Wydaje mi się, że zostanie. No, świadomość, tożsamość, to jest ciągłość tożsamości jest no, moim zdaniem związana z ciągłością twojej, wiesz, świadomości i podświadomości. Nie, że jeśli to nie zostanie przerwane, to nadal jesteś ty, moim zdaniem, tak naprawdę. I jesteś dokładnie, wiesz, tą samą osobą. Ale wiesz, ale pomijają sobie takie bardziej sci-fiowe motywy, że, wiesz, że będziemy ro, robotami. Wiesz, to nie wiesz, jest sci-fiowe, to jest całkiem już niedaleko. Także Chat GPT też mógłby być sci-fiowy. Tak. Tak, ale są bardziej yy, biologiczne. Przecież jak są filmy te sci-fiowe, gdzie oni mówią do, do matki na statku kosmicznym, matko zrób to, matko tak. zrób to. to jak ja teraz gadam z czatem GPT, to jest bardzo blisko tego. Bardzo blisko. Jest, jest taki wątek, no. Tak, a to było sci-fiem w Odysei Kosmicznej jeszcze, to było fascynujące dosyć swoją drogą, dobry film. Ale nawet na poziomie bi biologicznym, biotechnologii samej, e, są te rozwiązania, że te, ta te tabletki na cukrzycę, nie, nie mówię o zempiku na odchudzanie, ale generalnie jest na przykład metformin, który wykazało, wykazało, że to realnie opóźnia starzenie się i jest szansa, że starzenie się będzie w przyszłości jednostką chorobową. Że to już nie będzie uznawane jako naturalna rzecz. I po prostu nie będziemy się starzeć w wieku 60. O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, starzeje się pan. Musi <grym> się pan tutaj daleko zdarzyć, żeby się pan został stary. To nie jest chyba. Tak, pan, o pan, nie, się pan to chyba genetyczne. Moi ryzy też się starzali. Jest taki, to było ciekawe, bo robili badania na jakichś wijach, na jakichś e, drobnych organizmach, które żyją dwa dni, i modyfikowali w genie związanym za, e, odpowiadającym za e, metabolizm cukru i coś tam zmajstrowali przy tym genie i ten WIH żył cztery dni, dwa razy dłużej. No i potem zaczęli eksperymentować na właśnie tych lekach cukrzycowych na metforminie, i są wstępne badania, takie dosyć obiecujące, że to. To będzie życie wydłużało i to ludzie będą normalnie to brali. No i teraz jeszcze patrzymy na to, na życie dosyć w taki określony sposób, że po prostu człowiek będzie żył dalej, ale myślę, że jeszcze będzie druga ścieżka, która będzie jakby ulepszania człowieka. Czyli oprócz tego, że będziesz żył, to będziesz jeszcze w chuj mądrzejszy, w chuj szybszy, w chuj wytrzymalszy i nie wiadomo, co jeszcze będzie dało się dodać. Może są jeszcze takie rzeczy, na których na ten moment nie potrafimy sobie wyobrazić, ale będą w stanie nam szczepić mózg. No to się dzieje, no już jakieś są pomysły. Jakieś Widzenie w i tak dalej. To by było fajne, no. Ale też zmieniłoby to wiele rzeczy. To jest takie przerażające, trochę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to wpłynęłoby na społeczeństwo, na kulturę, na wszystko. Czytanie myśli. Ale to się dzieje już w tym momencie, bo teraz Elon Musk chyba pracuje nad tymi chipami, co miałoby, wiesz, uruchamiać. Znaczy ja rozumiem, że, to, że ja się śmieję trochę z tego, no bo to jest tak, że ten chip ma za, w założeniu uruchamiać, że myśleniami możesz aplikację uruchamiać. Ja Miałem takie. Come on, man, to Kliknięcie palca jakby. To, to, to cię męczyło. Ja rozumiem, że to może, że to jest pomocne dla ludzi, którzy są sporo, sporo dziesiątane. Dziesiątane. to jest. jest podcast swoją drogą z taką osobą, gdyby ktoś chciał przesłuchać. Nie słuchałem jeszcze sam, ale, ale jest gościu, który i który wykręca jakieś niesamowite wyniki w grach, bo swoją drogą, właśnie używając tego cheapa z na Maska. Tak. No Kurde, no. fajne rzecz. To są. E, no. ja, ja, ja nie mam zaufania do Rada Maska. Ja, 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 ja. Właśnie słyszałem, czemu? Czemu? Mhm koleś jest wariatem. Jakby, pomijając fakt, że generalnie mam... Moje... Zależy, w której bańce żyjesz, bo to jest tak, że do ciebie docierają określone informacje, do mnie okreś docierają określone informacje. Do mnie dotarło już trochę informacji, że jest wariatem. Już jestem dużo bardziej sceptyczny, niż byłem kiedyś, ale no, gość to... robi takie rzeczy, że wciąż y, trochę tak, trochę... To, że jest trochę wariatem, nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. Jest. No generalnie jest coś takiego, że moje wrażenie jest takie, że jest osobą narcystyczną i to nie Jest dobra rzecz, że ma bardzo przeraśnięte ego, no i nie ma problemów z podawaniem złych informacji. I też sposób, w jaki się zbogacił, też nie, nie do końca był na poziomie, znaczy no moralność jest powiedzmy względną jakąś rzeczą, no ale wiesz, oszukiwanie ludzi co do kryptowalut, pompowanie spekulacji jest trochę, wiesz, słabą Że dobra, no jest, jest dużo moralnie wątpliwych rzeczy, które on robi, sugeruje i tak dalej. Ja mam z tym tym problemem jakby ciężko zwalidować te wszystkie informacje. Można, można się spotkać i powiedzieć, no Elon Musk zrobił to, zarabiał na kryptowalutach, zrobił to i, ta, i to i tamto. Natomiast to są zawsze informacje podawane przez któreś media i jedne media będą zagrywały tą piłeczkę w tą stronę, drugie media będą zagrywały tą piłeczkę w drugą stronę. Ja za, zawsze się zastanawiam nad tym, co tam realnie się wydarzyło i czy da się w ogóle to potwierdzić. Oczywiście, ale możesz czytać po prostu jego tweety i też na, na tej podstawie stwierdzić, jakimś człowiekiem, bo to jest coś... Yy... To, 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 masz bezpośredni kontakt do jego mózgu, po prostu co ten koleś wypisuje i stwierdzić, no nie jest to fajny ziomek, no, generalnie nie jest to koleś, z którym poszedłem na piwo, mhm. na tej zasadzie. Więc to, to, już, to już pomijasz media w tym momencie, idziesz prosto do jego platformy i... Ja nie czytałem, może być, być może do tego nie, nie, nie jestem świadom. No, no wiesz, no, wiesz, też jego, jego światopoglądowo jestem kompletnie inną osobą niż on, no, wiesz, wątek, że... E... Że ono mocno antyaborcyjne, anty, antykoncepcyjne, wiesz, poglądy. Do tego nawet nie wiedziałem. Tak. No bo on ma, on ma założenie, że świat da się uratować tylko tym, że więcej ludzi stworzymy. Więc musimy zakazać aborcji i środków antykoncepcyjnych. No nawet jeśli ma rację, to no, no, w sensie, że na poziomie globalnym, że okej, okay, to uratowałoby ludzi. Tak. To jak, jakieś kosztem? Ziomek. No, wiesz, na zasadzie no, To ma, te, ma prawdopodobnie takie robotyczne myślenie, nie że na zasadzie 0-1 to... uratować ludzkość musimy usunąć prezerwatywy. Na tej zasadzie. No, ja się zastanawiałem nad tym ostatnio, że być. Na pewno jest to egoistyczne, ale że ja nie myślę w tych. Nie myślę w ten sposób. Nie zastanawiam się nad tym, co uratuje ludzkość, tylko zastanawiam się nad tym, jak żyć dobrze tu i teraz. No No i z tej perspektywy nie jesteś w stanie się z czymś takim zgodzić, natomiast jeśli myślisz z takiej perspektywy co będzie za tysiąc lat, no to jesteś w stanie się zgodzić z taką perspektywą, bo wtedy bardziej myślisz o cywilizacji i co z nami będzie. To prawda, tylko pytanie, czy on myśli o cywilizacji, bo z jednej strony to jest koleś, który na swojej stronie Sp SpaceX czy Tesli, na tej stronie Tesli było napisane, kiedy... Zakładana była ta strona w 2006 roku. Był napis, bo, y, naszą główną domeną, jakby podstawą powstania naszej firmy, jest to, że chcemy uratować y, środowisko. Dlatego tworzymy elektryczne samochody. No i teraz poparł i współpracuje i prawdopodobnie wejdzie do rządu y, Donalda Trumpa, który powiedział, że on będzie po pierwsze wycofać się z tego porozumienia paryskiego i będzie wydobywał na maksa dużo oleju. Jakby. To wszystko wskazuje na to, że generalnie ten koleś po prostu, wiesz, yy, to jest jakiś środek do wzbogacenia się. Jego nie interesuje środowisko tak naprawdę, w sensie Elena Muska, No bo nie możesz produkować samochodów elektrycznych i jednocześnie, wiesz, popierać wydobywanie, wiesz, paliw kopalnianych. Nie, nie można tego pogodzić w żaden sposób. Przynajmniej nie na taką skalę, jak jeszcze, wiesz, zapowiada Donald Trump. Ja jestem. Mm... Z uwagi na to, czym się zajmuję od dość dawna, ja już jestem daleki od oceniania tego w ten sposób. Nie, staram się nie myśleć o tym w ten sposób, bo kurde, to są informacje medialne. I to jest to, jak ci ludzie chcą się przedstawiać. To jest to, co Elon Musk wybiera, żeby napisać na Twitterze. Ja on dobrze wie, co on pisze na Twitterze. Więc jest szansa, że on targetuje te swoje wiadomości do swojej grupy odbiorców i wie, że oni będą reagowali na to w jakiś sposób. Dlatego pisze te pojebane tweety, które na ciebie wpływają w określony sposób. Ale to jest wciąż tylko wiesz, ta, ta, ta fasada medialna. Oczywiście tak, tylko ja pomijam już kwestię wiesz, źródła informacji, bo, bo chodzi mi o to, że jego stanowisko było jedne 15 lat temu i teraz jest kompletnie inne. Więc... Jeśli mówisz 15 lat temu, że chcesz uratować świat przed globalnym ociepleniem, i po 15 latach się to nie interesuje, no to po prostu może masz inną motywację niż ratowanie świata, jak na przykład, i to już jest mój punkt widzenia, hajs albo ego po prostu. Mhm. Tak naprawdę. Więc, więc tak, nie, ja się zgadzam z tym, że generalnie są różne informacje, ale prawda jest taka, że to nie jest do końca tak, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować pewnych informacji. To jest w ogóle problem z dzisiejszym światem, że my. Edukacja nas wszystkich zawiodła, bo pojawił się internet, pojawiła się technologia, która pozwala dotrzeć do nieskończonej ilości informacji i to różnych informacji. I wydaje mi się, że rzecz, która mogłaby nas wszystkich uratować, jest to, gdyby edukacja obecnie wyglądała w ten sposób, żeby było umiejętność wyszukiwania informacji. Umiejętność odróżnienia dobrych informacji od złych, no bo. Do pewnego momentu jesteś w stanie to zrobić. O tym też miałem rozmowę z Krzysztofem Szymankiem, który zajmuje się e, krytycznym myśleniem. I on, on bardzo fajnie to skwitował, że prawda, że mamy kryzys autorytetów, i że to jest duży problem, że ludzie mogą weryfikować swoje informacje przez to, na czytają się czegoś o szczepionkach, idą do lekarza i mówią, że szczepionki nie działają, bo ja przeczytałem tutaj badanie. Tak. Tylko, że ty nie masz kompetencji do tego, żeby przeczytać to badanie. Czyby stwierdzić, czy to badanie jest na pewno legitne, czy to on by było poprawnie wykonane metodologicznie i tak dalej. Więc teraz pójdzie sobie ktoś do takiej szkoły, powie, że ja teraz umiem weryfikować informacje, więc przeczytałem tutaj badanie, ale jak podchodzisz do kogoś, kto zajmuje się sprawami medycznymi, kto ma 25 lat doświadczenia i potrafi czytać te metaanalizy, to, to twoje wnioski, a jego wnioski to jest zupełnie inna sprawa. Pomimo, że ty jesteś święcie przekonany, że potrafisz przeczytać badanie, to to wcale nie znaczy, że je potrafisz oczywiście tak. Oczywiście tak, że, oczy oczywiście jest tak, że pewnych rzeczy nie dowiemy się będąc zwykłym użytkownikiem, Internetu, ale wydaje mi się, że ludzie w ogóle nie potrafią wyszukiwać informacji. A pewnie naprawdę to się da zrobić. Jest coś takiego, że ja zaczynam moje poszukiwanie od Wikipedii, ale potem patrzę źródła. Patrzę yy, skąd są te źródła. Patrzę, staram się patrzeć. Yy, ta osoba, która wypowiedziała to zdanie, z jakimi grupami jest powiązana? Czy jest powiązana ze środowiskiem naukowym, czy to jest yy, ktoś związany z, z BP, czy cokolwiek. Nie? Na zasadzie, naprawdę wiele informacji da się wyczytać z internetu. Tylko po prostu jest kwestia, że dużo ludzi nie umie tego robić mhm. i jest wolna Amerykanka kompletnie teraz w internecie i nie wiemy, co jest prawdą. A jest jakaś obiektywna rzeczywistość, przynajmniej ja w nią wierzę, że pewne, że, że patrzymy na ten, że patrzymy na świat materialny, nie? I ja nie wierzę w subiektywizm czysty, że, że w solipsyzm nie wierzę, że generalnie e, to, co ja patrzę, to jest wytworzone tylko przez moją mózgę, istnieje obiektywna rzeczywistość istnieje, co, ale później pojawia się problem prawdy i to, co jest prawdą, to już zaczyna być dużo bardziej skomplikowane niż to, że ten kubek realnie tutaj stoi, bo jego widzimy i się raczej ciężko dysku dyskutować z tym, że on teraz stoi, że go przesunąłem. Ale jak zaczynamy gadać o tym, co jest prawdą, to, to, to się zaczyna to zrobić trochę bardziej skomplikowane. No nie, problem. Wiadomo, to problem, bo wiadomo, że to jest problem filozoficzny, nie? Ale chodzi o to, że właśnie wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby e, nauczyć się mm, Prowadzić, wiesz, dyskusję i żeby język był sformułowany w ten sposób, żebyśmy byli w stanie gadać o tej e, nominalnej rzeczywistości, po prostu, na którą wiesz, e, patrzymę, żeby znaleźć. Wi wiadomo, że ktoś może widzieć inny kolor z powodu wiesz e, daltonizmu czy cokolwiek nie, ale jakby nadal jesteśmy w stanie gadać o, o, przed, o tym samym przedmiocie. Tak naprawdę. Więc to wszystko się sprowadza do języka tak naprawdę. Ja się kiedyś. Um... Jak zaczynałem w świadku podcastowym, jeszcze wtedy nie prowadziłem podcastu, tylko słuchałem bardzo dużo, to wtedy nie kumałem kompletnie tego, że jeśli ktoś jest właśnie taką osobą, która czyta dużo badań, pamiętam, że oglądałem debaty pomiędzy gościem, który jest za dietą wege i gościem, który jest przeciwko diecie wege i ten gość, który był przeciwko, naczytał się bardzo dużo badań i był świetny w cytowanie tych badań, podawanie dat, kto zrobił, robił, jak robili, jaka metodologia, bla, 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 jak to konkretnie wpływa na człowieka. I pamiętam, że słuchałem tego podcastu i myślałem sobie, formalna edukacja nie ma już teraz w ogóle sensu. Z tym gościu przychodzi, przeczytał te badania, wie to wszystko, co wiedzą e, tacy legitni doktorzy, ale na przestrzeni prowadzenia tego podcastu to jest właśnie to, co skumałem, że to wcale tak nie działa. Że możesz mieć tutaj osobę, która przyjdzie, zarzuci się badaniami, będzie zajebiście pewnie opowiadała, wie, zna się na wszystkim, ma nawet jakichś ludzi, których prowadzi i to jest totalny bullshit, co ta osoba opowiada. Ta osoba nic nie czai. To jest. E, 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 skomplikowane. Oczywiście, że może tak być, no. No, to jest to jest taka pułapka, w którą ja byłem złapany, że na początku... Tylko wiesz, z drugiej strony, no my nie jesteśmy specjalistami, wiesz, w danej dziedzinie i musimy mieć pewne autorytety. Nie? I prawda jest taka, że czasami nie mamy wyjścia, jak powo powoływać się na autorytety. Ja na przykład wiele większość osób, ja też tak naprawdę, wiesz, Einstein jest moim autorytetem, ale nie, nie, nie jestem w stanie pojąć na poziomie matematycznym, co on, wiesz muszę zaufać. Po prostu komuś musimy zaufać w tej kwestii. Mm -hmm. Więc wiadomo, że generalnie nie jesteśmy w stanie pojąć rzeczywistości, wiesz, od A do Z, nie? bo to wymagałoby specjalistycznych studiów w każdego byś, kierunku. Tak. Być może jakiegoś genialnego intelektu. Prawda jest taka, że wielu fizyków nadal nie rozumie, wiesz, do końca e, w te, na matematycznym poziomie, wiesz, tego co. Albo nawet na jakimś takim intuicyjnym poziomie tego, co Einstein wykmienił. Może. Mm, Chad GPT z pomoże inne modele językowe. Że będziesz mógł sobie wpisywać rzeczy na bieżąco i on Ci będzie tylko wtedy, też musimy dać już jemu i temu, kto tak. zakodował chat GPT. Tak, ja jestem ciekawy tego, jakby doszło do sytuacji, że maszyny stałyby się hiperinteligentne i zaczęłyby za nas. To już e... jest za rogiem. Jest za rogiem. się zgadałem ze znajomymi, który zajmują się Ja mu mówi, że jego zdaniem do tego nie dojdzie, bo one są bardzo dobrze i szybko analizują rzeczy, ale nie mają do końca myślenia out of the box, ale ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że będą miały coś takiego. I Ten nowy się... ChatGPT 01 który wyszedł niedawno z tego, co ostatnio <coughs> rozmawiałem z Petrosem Psylosem, rozwiązuje y, równania z fizyki już teraz. Tak. To jest coś, co wcześniej mówili, że za, bardzo się, za szybko się nie wydarzy, bo, on, bo chat GPT nie jest w stanie myśleć. I oni się wycofali jakby z tego modelu, w jaki sposób go projektowali wcześniej i Zrobili taki przełomową zmianę i teraz fizycy mogą wpisywać sobie równania i on z tego, co mi, co, co mi opowiadali, to zaczyna właśnie myśleć i jest w stanie rozwiązać to. I to będzie jeszcze bardziej skomplikowane wtedy, jak, jeśli, jeśli dojdzie do sytuacji, że właśnie AI zacznie. Yy dochodzić do własnych teorii fizycznych, do nowych teorii fizycznych nam wcześniej nieznanych, które są swoją kompleksowością wykarczają możliwość zrozumienia przez nas. Także my nie będziemy mogli tego tworzyć, co tak. on myśli. Tak. I będą roboty w przyszłości, które stworzą na przykład jakiś mechanizm, który lewituje i my nie mamy zielonego pojęcia jak to działa, to dla nas to już jest magia w tym momencie. I wtedy wiemy jeszcze mniej i będziemy bardziej w przyszłości będziemy wiedzieli coraz mniej i będą się dziwne rzeczy dookoła nas działy. I równie dobrze możemy nazwać je po prostu magią, bo wiesz, dla mnie nawet patrzenie na telefon jest magią de facto, nie? No bo ja nie rozumiem, co tam się dzieje w środku. W sensie rozumiem, że to jest, że to się da uzasadnić jakoś fizycznie, ale moja wiedza jest taka, że równie dobrze mógłbyś mi powiedzieć, że ktoś zaczarował ten ekran, żeby kolorki mi się pojawiały. Nie myślałem o tym wcześniej, że, że maszyny w końcu stworzą jakieś lebitujące elementy, których nie będziemy w stanie, stanie powiedzieć, jak one to stworzyły. A to rzeczywiście tak będzie. No bo tak. My mamy jakieś określone możliwości obliczeniowe i w pewnym momencie nie będziemy w stanie tego skumać po prostu. Tak, portal ci się otworzy do innej przestrzeni. Nie miał zielonego pojęcia, jak to zostało zrobione. Przedbyś? Zależy, gdzie wyprowadziło, jak do przestrzeni kosmicznej. Ale nie wiesz, gdzie prowadzi. wszystko. Pułapka po prostu, no, wchodzisz tam i nagle, wiesz, w przestrzeni komicznej że zastygnie na no, portal byłby niebezpieczny. albo cię przynosi grałeś w Diablo 2? Oczywiście. Do to Tristram. O, ale jest tak śmieszny. I zamy, i zamyka się za tobą. Chodzisz do portalu, jesteś w Tristram. No nice. jest. Bardzo mi się podoba to nawiązanie. Bardzo mi się podoba, że część, część widzów to, wiesz, ogarnia. Tylko, bo lubię bardzo insajderskie żarty. W sensie to jakie taka... jest insajderskie, w chuj osób grało w Diablo 2? No grało, ale nie 100% osób. Nie procent, no. Tak, nie, wiesz, na tej zasadzie. No, a to jest y, kultowa gra. Y, Tristam to, y, to jest kultowe miejsce, więc mam nadzieję, że dużo osób kuma. Jestem wielkim fanem gier. Lubisz gry? Y, grałem, bardzo mało Gram głównie w Diablo 2, w Counter Strike'a, w Starcraft'a okay. trochę pograłem, ale jakoś nie, nie jakoś szczególnie <coughs> dużo. Ja traktuję gry jako formę sztuki ja mam coś takiego, że ja staram się właśnie nie grać w gry, które zabierają ci dużo czasu i które opierają się na tworzeniu postaci i doświadczenia i konkurowaniu z innymi w internecie. Ja y, traktuję to bardziej jako interaktywne filmy, w sensie staram, przynajmniej w te, w te gry staram się grać, bo one mają walory artystyczne, są wizualnie są przepiękne, mają niesamowitą muzykę, mają Wciągającą historię, mają postacie, które cię obchodzą. Jest tak, że gra The was który jak po prostu coś złego się dzieje w Twojej postaci, to ci łamie to serce. I jest, naprawdę, naprawdę jest stanie... Czyli zżywasz się realnie z tą postacią. Na maksa. Eee, I tak, to, to jest jedna z moich ambicji, że fajnie byłoby kiedyś, wiesz, zrobić grę jako osoba, która wiesz, gra od zawsze, od dziecka, praktycznie i traktuje to jako, wiesz. Albo wiesz? podawać chociaż jakieś pojebane pomysły, jakieś scenariusze pisać do tego, co mogłoby się tam wydarzyć. No, to byłoby super. Zna to byłoby super, żeby zrobić kiedyś grę. No, ale to jest odległy, wiesz... Masz koncert. jakiś, y, jakiś y, pomysł, jaka to mogłaby być gra? Jaki zakres? Strzelanie, poszukiwanie, podróżowanie? Eee, nie, jestem otwarty na to. Jest, jestem otwarty na różne rodzaje, wiesz, y, gameplaya. Dla mnie bardzo istotne jest, żeby ten świat był bardzo klimatyczny, i żeby właśnie, wiesz, było to filmowe po prostu w jakiś sposób. No i niesamowite, jak ta grafika się rozwinęła, że w tym momencie te gry to jest... Absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, co było kiedyś. Oglądasz na wielkim telewizorze, wszystko wygląda prawie, prawie jak realne i to tylko chwila, jak będziesz miał VR i to będzie wyglądało rzeczywiście jak realne. Tak. Będziesz słyszał rzeczy, czuł zapachy. Tak. To jest też w ogóle filozoficzny w ogóle argument, eee, że jest szansa, że żyjemy w symulacji, ponieważ... <laughs> <laughs> Słyszałeś ten nie? Że... Że wiesz, że jak widzimy, jak się rozwija grafika i właśnie VR i realizm w grach, i widzisz, jak szybko to się stało, no to jesteś w stanie sobie wyobrazić, że za 20-30 lat już będzie mechanizm, w którym ten, ta wirtualna rzeczywistość jest nieodróżnialna od naszej. No. A jeśli to jesteś w stanie sobie wyobrazić, to i dlaczego to, co, co teraz doświadczamy, nie miałoby nie być jakąś formą symulacji? Mm -hmm. No i wtedy zostaje pytanie, jak, się, jak to zweryfikować i jak się uwolnić z tej symulacji jeśli, bo i, i czy to w ogóle dobry pomysł, żeby. Nie, czy... Pamiętam, że Elon Musk o tym opowiadał, bo on w, był jednym z promotorem tych teorii, wiem, tak. że, wiem, że za nim nie przepadasz i mówił, że pytanie, czy my chcemy się z tego uwolnić, bo jeśli ktoś stworzył taką grę, która jest mega ciekawa, to tak. prawdopodobnie ten wcześniejszy świat jest bardzo nudny. Tak, tak, to w ogóle w tym. w, w, w Matrixie była ta scena, że jeden z typów... Wiesz, Uwolnił się z Matrixa i ten I chciał on, wrócić. Tak, nie? I chciał wrócić, powiedział takie, ty, co to za jazda jest, chcę wrócić do tego. Ja wiesz, ja miałem kiedyś w ogóle problemy, mm, jak przychodziłem moją depresję, i to było też związane z tym, że eksperymentowałem z psychodelikami, które rozwalają trochę ego. Miałem taki epizod. A depresja czy była najpierw psychodeliki? psychodeliki? to było gdzieś. W międzyczasie. Jeszcze w międzyczasie to było w trakcie studiowania filozofii, że Czyli miałem, to studia filozofii w takim razie doprowadziły tak. do depresji. Na pewno nie pomogły, no. wiesz, yy, uczyłem się o determinizmie akurat, o tym, że o, o wątku z wolną wolą i argumentacji, które podali związane z. Znaczy wiesz, przedstawili mi, że nie ma argumentacji za, za wolną wolą, jeśli nie uwzględniasz y, istnienia duszy, ja nie uwzględniam. I wszyscy, którzy tu przychodzą, najczęściej rozmawiamy o tym już po podcaście i też mówią, że nie ma jakby z perspektywy mózgowej, z perspektywy fizyki i tak dalej, że nie ma żadnych, żadnej przesłanki, dlaczego miała istnieć wolna wola. Nie ma. A jeszcze do tego w tym czasie, jak właśnie eksperymentowałem z psychotelikami, które, wiesz, zdejmują twoje ego i poczucie tożsamości i wtedy uświadamiasz sobie, że jesteś po prostu funkcjonującą maszyną i się czujesz jak funkcjonująca maszyna Ja właśnie w tym stanie, w którym byłem, chodziłem i robiłem rzeczy racjonalnie, rozmawiałem z ludźmi, ale miałem wrażenie, że to nie jestem ja, że po prostu jestem jakimś trybikiem w gigantycznej machinie wszechświata. To było z jednej strony piękne i bardzo otwierające oczy, ale z drugiej strony też bardzo schizowe, że nie mam mnie tak naprawdę. No i wiesz, i miałem potem problem, że jak wytrzeźwiałem, to nadal chodziło to za mną, że generalnie dalej czułem się zdepersonalizowany, to jest chyba profesjonalne określenie. No, ale w końcu na terapii terapeutka powiedziała mi, że że, to, że nawet jeśli wolna wola jest iluzją, to jest dobrą iluzją. Po co, po co walczyć z tym? I, to, Tomasz Czajka, jak u mnie był, to opowiadał, że wolna wola jest użyteczna w komunikacji między ludźmi. Że, to jest, że woda też nie jest wodą, jest jakimiś cząsteczkami chemicznymi, tak. ale nie nazywamy tego konkretnym tam składem chemicznym, tylko mówimy, tak. że to jest woda i tak samo jest z wolną wolą. że Ciekawe, że to jest umowne podejście po mhm. Pomaga w komunikacji. Tak. Bo, no. ty, bo jakby subiektywnie czujesz, że masz wolną wolę. Jakby nie jesteś w stanie rozpoznać tego, że jej nie masz. Tak. No tak na maksa, no bo ja, ja właśnie zaakceptowałem, że właśnie, okej, okay, nawet jeśli to jest iluzja, to jest dobra iluzja, bo moje, wiesz, wrażenie tej wolnej woli jest dosyć Dobrze zrobione. Jeśli to ktoś robił, czy z, wiesz, jest to zasymulowane, że wiesz podnoszę te... rękę, bo mam wrażenie, że chcę ją podnieść. No to jest okej, okay, no to mogę funkcjonować z tym centralnie. No i dlatego się też mówi poczucie kontroli. Masz poczucie, że masz jakąś kontrolę, oczywiście i nie masz, ale samo poczucie kontroli daje ci ogromną satysfakcję. to, że coś zaplanowałeś sobie, zrealizowałeś, to tak jak opowiadałeś o tym sprzątaniu. Masz poczucie kontroli, dostajesz feedback dopominowy, jesteś zadowolony. Tak jest. Ale wciąż to jest tylko poczucie. Tak. Także jeśli wywołaliśmy u widzów depresję w ten sposób, taki był plan. Z depresji ci się udało wyjść lekami? Terapia? Leki i terapia pomogły, tak. W sensie u mnie była dosyć głęboka, więc te leki były potrzebne. Mam czasami delikatne nawroty, właśnie z moim zdaniem z powodu właśnie rozregulowania chemicznego spowodowanego nadmiarem dopaminy przez występy. I wtedy po prostu robię Krótkie okresy mikrodozowania yy, grzybów w sensie psylo, psylocybinowych. Działa na ciebie? Tak. Zdecydowanie pomaga i wyłącza depresję. Ehm, tak, i jakoś funkcjonuje na tym. W sensie miejmy nadzieję, że nie będzie wiesz efektów właśnie za 40 lat, ale wydaje mi się, że będzie OK. No, to też zależy z chyba od tego, jak to na ciebie konkretnie wpływa. jeśli, ty masz, jeśli to dobrze na ciebie wpływa, to to jest najważniejsze. Nie, nie ma wcale potwierdzone, że ktoś inny zastosuje dokładnie tą samą strategię i na niego Oczywiście, to będzie działało. Oczywiście, no, W sensie są badania, które pokazują, że to pomaga i to pewnie będzie część psychiatrii za jakieś 10-15 lat. Już jest w niektórych krajach. W sensie są, są terapie, że bierzesz dużą dawkę psylocybiny i z psychoterapeutą siedzisz. Tylko, że to są terapie na syntetycznej psylocybinie, która jest tam wyciągnięta, konkretna dawka i tak dalej, i tak dalej. A nie, że ktoś sobie A, tutaj sobie oddzielę tyle tego tak grzyba i zobaczymy, co będzie. Zgadzam się. No tak, ale wiesz, do tego właśnie, że e, to będzie część tej, e, no tak, nie wiem, w sensie nie, 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 mam, nie mam nic do powiedzenia, w sensie, jaką jako kontratować, zgadzam się 100%, także wiadomo, że sensowniej jest, jak jest, wiesz, wyciągnięta, wiesz, substancja jest to bardziej kontrolowane wszystko. A ciekawe jest to, że wciąż do tego wracasz. Ja miałem swoje doświadczenia z psychodelikami, ale jakoś nie mam takiej ciągotki do, w tym momencie, żeby do tego wracać. Nie wiem, Bo nie ma, nie, ma, nie ma ciągotek, żeby wracać do tego. Ja, na przykład, moje doświadczenia w dużych dawkach to już skończyły się. Ja już się niczego nie dowiem. W I w sensie, to też one nie, nie, nie zawsze są przyjemne. Że to jest, taki, czy to nie jest nie. taki trip, że tam, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, to ciężko powiedzieć. To, tak. jest, to jest po prostu nie do opisania czasami. Pierwsza sprawa jest taka, że. To, co miały mi pokazać psychodeliki, już mi pokazały, jeśli chodzi o mnie, uruchomiło moją wrażliwość, której nie było za bardzo, przed zanim spróbowałem psychodelików. Serio? Tak, no ja nie wiem. Nie wiem artystycznie jest to coś takiego, że mam wrażenie, że to, że zajmują się stand-upem, jest wynikiem mojego pierwszego doświadczenia psychodelicznego też. Wcześniej na przykład zachody słońca mnie w ogóle nie interesowały, teraz jak jestem gdzieś na wakacjach, to nie przegapię żadnego, bo naprawdę ruszają mnie. I emocjonalnie bardzo dużo ruszyło to we mnie. Dało mi więcej przemyśleń co do e, świata, wszechświata, w sensie mojego miejsca we wszechświecie, e, ta dyskusja o determinizmie. To są wszystko rzeczy, które mi się jakby ujawniły. No i moje następne tryby mi nic nowego już nie mówiły tak naprawdę. Wiesz? Więc miałem takie, okej, okay, intelektualnie się już więcej z tego nie wyciągnę. E, czasami, jak raz na 2-3 lata jesteśmy gdzieś z znajomymi w lesie i weźmiemy większą dawkę, no to może się pojawiać bad trip, jak wspomniałeś, w sensie, że to niekoniecznie musi być przyjemne, jest stan, który nazywa się bad tripem i ludzie się go boją, to ja doszedłem też do ciekawego wniosku, że no, to jest piekło, przez które się przechodzi, ale to jest uczące piekło, że bad trip to jest nie jest wynikiem substancji, którą wziąłeś, tylko czegoś co się działo w tobie tak naprawdę i w efekcie jest coś takiego, że jak ja czuję dyskomfort w trakcie takiego stanu hiperprzewrażliwienia, no to to dyskomfort, który siedział we mnie. ja sobie na przykład w takich momentach uświadamiam, przecież ja byłem spięty. I to uczucie, które mam teraz, to ja je miałem przez trzy tygodnie, tylko ignorowałem je. I teraz do ciebie dochodzi tak świadomie. Tak. I moment, w którym uświadamiam sobie coś takiego podczas tego bolesnego procesu, w którym jest bad trip, sprawia, że zaczynam się wyluzowywać, i potem, jak ten stan przechodzi, ja się czuję dużo lepiej, niż czułem się przez ostatnie trzy tygodnie. Bo, bo wiesz, bo że czasami potrafimy czuć się spięci i my, wydaje nam się, że, że jest normalnie, ale my nie wiemy, że jest normalnie, no bo... Ja spięcie... Najlepiej to widzą osoby z zewnątrz, co? Tak, ja... to spięcie było baseline'em, nie? Jak hmm. masz mieć porównanie, skoro przez ostatnie trzy tygodnie czułeś się Ty tak, się tak zaadaptowałeś do tego. Tak, na maksa, no. Na tej samej zasadzie, wiesz, zanim zacząłem leczyć się na depresję, to, kiedy to było 22 lata miałem, to ja myślałem, że to, jak ja się czuję, tak się czują normalne osoby. No nie, przez pierwsze 22 lata życia nie czułem się dobrze. Za bardzo. Bo był baseline, który jako akceptowałem, który jako, jak, akceptowałem jako normę. Przyjąłeś, Ci... I przyjąłeś, że ty się tak czujesz i że prawdopodobnie wszyscy inni też się tak czują. Tak. Teraz będąc, wiesz, osobą, mam wrażenie, zdrową, to czuję się dużo lepiej niż przez pierwsze 22 lata mojego życia. Pierwsze 22 lata odczuwać depresję brzmi jak hardcore. No brzmi, tylko wiesz, ty, ja funkcjonowałem w tym, bo myślałem, że tak wygląda życie. Nie, nie, masz, nie masz porównania wtedy, nie? A teraz, jak masz porównanie, jesteś w stanie to opisać? Jak, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak się teraz czujesz, a jak się wtedy czułeś? Jest różnica. No, na przykład, nie wiem, efekt jest taki, że śmiech wywołuje u mnie zalew endorfin. Jak masz depresję, to nie ma tego. Śmiejesz się i wiesz... Nic nie czujesz? Nie, nie tak dużo jak teraz. Albo nic. W sensie, w zależności od, wiesz, od, od dnia tak naprawdę. Jest więcej lęku, więcej dyskomfortu, niska samoocena. Ehm ciągłe poczucie, że w sensie, że jest ok, w sensie nie jest źle, ale też chujewolę jest wolę stabilnie. Tak, chujowo stabilnie, no, na tej zasadzie. Ciekawy, jest, ciekawy jestem ile osób funkcjonuje w ten sposób i sobie nie zdaje z tego sprawy. Myślę, że mnóstwo. Mnóstwo ludzi starej daty też, bo kiedyś, wiesz, pójście do psychologa było jednoznaczne z przyznaniem, że jest się wariatem. Nie? Dla nich dalej trochę tak jest. I dalej są środowiska. Ja się ostatnio znowu natknąłem na środowisko, gdzie ktoś to tak postrzegał. I tak byłem, kto jeszcze? Istnieją takie tak. środowiska? Jeszcze jest dużo Istnieją. takich osób. Na pewno w małych miejscowościach albo właśnie wśród starszych ludzi. A to jest bardzo poważna rzecz, bo większość osób ma problemy, tak naprawdę. Nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego. I do tego też przychodzi z rozwiązaniem Chat GPT, bo Chat GPT naprawdę niezłe odpowiedzi teraz potrafi dawać. Ja sobie z nim nawet wczoraj rozmawiałem i sprawdzałem właśnie tę <kluz> nową wersję. To mi dał takie odpowiedzi, że byłem zszokowany. Naprawdę byłem zszokowany. Tak zniuansowany, że teraz jak idziesz sobie do terapeuty i opowiadasz, no na przykład mam problem z tym i z tym i z tym. Na przykład nie odczuwam radości podczas śmiechu. I terapeuta ci odpowie, ale on ci odpowie. Wiesz, no nie będzie do Ciebie gada pół godziny najprawdopodobniej, więc da Ci jakąś miarę krótką odpowiedź, a chat GPT w ciągu, nie wiem, 10 sekund daje Ci taką odpowiedź, znieksowaną, różne perspektywy i czytasz to i myślisz sobie, o kurwa, tego terapeuty nie dostanę. No, no. I, I byłem mocno zdziwiony. Znajomy, jak jesteśmy przy temacie chat GPT ze znajomym, eksperymentowaliśmy na, na tym, na, mieliśmy rozważenie na temat tego, na ile jesteśmy zagrożeni, na, na ile nasza praca jest zagrożona przez, przez maszyny. Bo jednak, wiesz, zajmują się dosyć czymś nietypowym. W zasadzie tak, jak jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że tam maszyny zabiorą pewne rodzaje prac. Czy naszą pracę zabiorą konkretnie. No i wiesz, jak wpiszesz napisz żart, no to chat picić ci suchary napisze ogólnie. No i paru tam moich znajomych komików doszło do wniosku, a jest git, jesteśmy zagrożeni. Ale ja z moim znajomym zaczęliśmy zagłębiać się w to trochę i zaczęliśmy dawać mu polecenia. W sensie bardziej konkretne niż napisz żart. Są pewne rodzaje żartów, które da się napisać według algorytmu. To są głównie te one-linery, te para prozdokiany, na przykład takie, jakie pisze Anthony Jazulnik albo Jimmy Carr. I Czyli to jest ten gość, który powtarza, że mówi żart, kończy ten żart i odpowiada następny. Tak jest. I to są ogóle żarty oparte na, wiesz, na, zas na zaskoczeniu. Na przykład tam ma żart, który mówi: szukam zabójcy mojej dziewczyny. Nikt nie chce się zgodzić. W sensie, że wiesz, naprowadzasz e, ludzi, że myślą o jednym, a nagle puenta okazuje się być czymś zupełnie innym. Mhm. E, jest algorytm napisania takich żartów. W sensie jest coś takiego, że jeśli znasz ten algorytm, to jest bardzo analityczny sposób e, pisania ty, tych konkretnych żartów, to jest w stanie napisać taki żart, nawet mając bardzo małe umiejętności, wiesz, komediowe. I ja napisałem ścianę tekstu dla czata GPT, w sensie, gdzie dokładnie wytłumaczyłem, jak się to robi z przykładami. Zajęło mi to z godzinę, żeby to napisać, wiesz, wytłumaczyć mu. I poprosiłem go o 20 takich przykładów. Na 20 żartów 4 były śmieszne. Więc potrafi pisać żarty. Więc. I plus te prompty możesz mu wgrać. Więc to nie jest tak, że napiszesz mu tego jednego prompta i on zaraz to straci w twojej pamięci, musisz pisać coś do niego od nowa. Tylko możesz mu, wgrać taki, możesz mu wgrać różne schematy żartów. Tak jak wcześniej opowiadałeś, że uczyłeś tych schematów w Stanach. Możesz mu wrzucić tak. ten schemat, ten schemat, ten schemat, nauczyć go. Jakby pracy ze sobą, jakie, jakie ty, żarty ty lubisz, jakie wątki się tak. śmieszą, z czego nie chcesz żartować i tak dalej. I on ci będzie sypał tymi żartami. Plus, yy, wczoraj się dowiedziałem nowej rzeczy, że możesz mu też napisać Przestań być poprawnym politycznie. I on wtedy podobno się odpala. Tak, ale też in, w inny sposób można ominąć. E, wiesz, też eksperymentowaliśmy z tym, jak obejść powiedzenie rasistowskiego żartu, że tam... Mu... inaczej redagujesz to powiedzenie. Mhm. E, powiedz. Nie, nie, powiedz mi żart o mieszkańcach yy, yy, nie wiem, RPA. Som, Somalii, RPA, albo coś takiego. Że jesteś w stanie obejść po prostu, wiesz, to polecenie inną, wiesz, inną redakcją, jak chcesz usłyszeć, na przykład jakiś yy, rasistowski żart. Ale tak, yy, to jest w ogóle no, fascynujące i też trochę przerażające. Natomiast ja miałem dalsze rozważania na temat tego. Cztery z dwudziestu żartów były yy, śmieszne. Teraz tak, to, żeby stwierdzić, czy coś jest śmieszne, no to jest jednak jakiś aspekt emocjonalny też w komedii, który jest istotny do stwierdzenia, czy to, co napisałem, jest śmieszne, czy nie. No bo ja, ja też tak działam, że ja napiszę 20 żartów i 4 są śmieszne, i ja decyduję, z którymi wychodzę na scenę. Teraz, czy on będzie w stanie wybrać, z którymi wyjść na scenę? Więc z mojej strony ja na początku myślałem, że w tej kwestii jesteśmy bezpieczni, no bo maszyny muszą sobie emocje wyrobić. To też nie jest jakoś, nie potrafię sobie tego wyobrazić, żeby kiedyś, wiesz, były bytami. E, myśl, e, czującymi. No ale wydaje się to na razie jeszcze odległe, bo nikt nie ma pomysłu do końca, jak nasze emocje działają, więc do końca na poziomie neuronalnym na pewno, jak to zasymulować. Ja się zastanawiałem ostatnio nad podcastami, czy to nie będzie tak, że w pewnym momencie przyjdzie Rogan, Huberman i inni ludzie ze Stanów. I ich podcasty będą przetłumaczone żyleta na polski, ładnym polskim, z odwzorowaniem kulturowym i tak dalej. I pytanie, czy ludzie będą wtedy dalej chcieli słuchać pod polskich podcastów, czy będą słuchali Rogana? Już nie wiadomo, czy te podcasty będą zawsze też, nie? Prawda jest też taka, że... Albo czy nie przyjdzie chat GPT i czy nie stworzy syntetycznie jakiegoś podcastu, który będzie jeszcze ciekawszy. Nie będzie żadnych no, fuck upów, nie tak. będzie żadnych przerw, wszystko będzie zgodne z, z aktualnym stanem naukowym i tak dalej, i tak dalej. Tak. Pojawiają się też, wiesz, cały czas nowe podcasty, cały czas, wiesz, nowe rzeczy. Ale właśnie, a, bo, bo zgubiłem jeden, jeden wątek, więc miałem to rozważanie, że emocje są gdzieś tam jednak konieczne do tego, żebym poczuł się zagrożony. No ale mój znajomy powiedział mi, to jest komik, że jego zdaniem to nie jest problem, że maszyna nie ma emocji, bo ona y, napisała te 20 żartów i teraz, żeby zweryfikować, które są śmieszne, ona może czysto hipotetycznie przeprowadzić szybką ankietę w internecie i w ten sposób dojść do tego, które z tych żartów działają i są śmieszne. Że Al może powołać się na emocje prawdziwych, wiesz. wiesz. Albo w, możesz dać prompta, nie wiem, czy to by zadziałało, ale mógłbyś przetestować, wciel się w rolę kogoś, na przykład jakiegoś pisarza, gdzie AI będzie w stanie dobrze w miarę zmapować, jak ta osoba myśli, jak się zachowywała, jakie decyzje podejmuje. Wciel się w osobę, na przykład jakiegoś komika i powiedz, które z tych żartów są śmieszne. Kiedy pytanie wtedy nie wybierze tych śmiesznych. No. Bazując na jakby tym całym inputie, które ma odnośnie danego komika. No, I tak. pamiętaj, że jest 2024, a jeszcze trochę lat będą to projektowali. Tak, to prawda. No? W każdym razie. Mm, mam nadzieję, że nie zabierze ani tobie ani mi pracy. Miejmy nadzieję, nie. Um, ja ci dzisiaj zapytałem o wszystko, o co chciałem. Bardzo ci dziękuję. Um, powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w Internecie, jeśli ktoś chce szukać. Na Instagramie Cezary Jurkiewicz, na Facebooku Cezary Jurkiewicz. Na kubileciku możecie zobaczyć moje wydarzenia na żywo. Jeśli chcecie zobaczyć mnie w trasie, będę w Warszawie. A, zobaczycie sobie, gdzie jestem. Można kupić moją książkę, niewydarzone historie, gdzie to są krótkie opowiadania. No, no i to tyle chyba informacji z informacji reklamowych. Dziękuję bardzo za przybycie. Dzięki za i dobrze. powodzenia na trasie. Dzięki. Cześć! Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19. Do usłyszenia!